Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem będzie komiczka Agnieszka Matan, która jakiś czas temu wydała program pod tytułem Barburki nie będzie. I z jego okazji się spotykamy, ale będziemy omawiać różne bity i w ogóle jej styl pisania. Więc zapraszam serdecznie na spotkanie z Agnieszką Matan. A czy ty widziałeś ten jego sketch show Testament testamencie Dersa? Nie, nie, na to jest. Była w niedzielę, zabrałam mamę. Jak yeah. masz jakiegoś takiego dziadersa prawdziwego, to zabierz, bo to jest no. w ogóle super edukacyjny, bo on, on ma naprawdę bardzo duży wymiar edukacyjny. No. Jest bardzo śmieszny. O, super. Bo on, on musi korzystać z aktorów, którzy tam grają, no bo to po prostu jest jednak teatr, gdzie są etatowi aktorzy. I z czwórki tam dwójka, i to są dwójka po sześćdziesiątce, no. jest taka kurwa zajebista, że z jednym ch bo chłop i baba, to bym się z nimi na randkę mówiła po prostu. Nie wiesz, czy chcesz w ogóle mieć z nimi romans, czy ich adoptować, żeby cię adoptowali. No tak śmieszni. I super okay. Mateusz i Marta podobasz. I jest taka dwójka, powiedzmy w średnim Michał z klanu, tak zwany, tak, tak. I taka typiarka, no to oni są tak... Robią co mogą no, no. Y, y, generalnie, ale czwórka jest naprawdę gruba na maksa. No. Ale to jest mówisz o tej pani coś śpiewa y, piosenkę tak. i To jest, taka babcia, jest takie babsko, jest zajebista. I jest też w ogóle jakiegoś raka miała, więc biedna jest bez włosów, ale jest w jakichś fikuśnych tam różnych y, opaskach, no. y, ale jest taka śmieszna. Okej, okay. no. to. Ale to wiesz co? szczerze nie wpadłem na to, żeby mamy wziąć na to. To jest bardzo dobry pomysł. Więc słuchajcie, jeżeli macie, y, nie macie planu, te teatr la Rampa... A bo my już w ogóle nagrywamy to wszystko. To jest nagrywane już A, teraz, tak. To ale dobrze, to, że mi powiedziałeś, to bo to, jest... to od razu, czy, jak zmienia głos. A przepraszam, jestem. No, bardziej no. profesjonalny. Taki tak. ten. Nie, y, 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 to jest wszystko, żebyś wiedziała do edycji, będzie ci wysłane wcześniej. Każde słowo można wyciąć, każdy ten, tu nie ma. Ten. Możesz się przeklinać, możesz gadać, co chcesz. Nikt nam się nie śpieszy. Jak się zamyślimy, zapomnimy, mamy to w dupie, możemy sobie chodzić i, dobrze. i ja sobie będę potem. To montował i, i tak dalej. Więc. Dobra. Więc na, na kompletnym luzie. Okej, okay, oczywiście. Tak, to nie jest na żywo, więc w ogóle. Jestem luzowana. E, no, więc to też wytnę. E, dobra. Więc tak, e, jesteś e, obecna na scenie. Uh, 10 lat? Ile to już jest? 12? Próbowałam to policzyć ostatnio. Z ja liczę na impro, ja liczę z impro. Tak, z taką myślą, że może wkrótce jakiś benefic, piwnica pod baranami. Czy no coś. w końcu trzeba. Tak no. marzę, że siedzę w tym wielkim fotelu, a graju, gra gra Kaczmarski, ale mm, 10 lat impro, a 6 lat stand-up. Tak to tak bym y, w moim bio y, w, w, w bio. Me, mojej biografii którą zaczynam w końcu pisać auto y, zapiszę i y, jak ty weszłaś mam wrażenie do stand-upu y... Moja perspektywa, mhm. koryguj, e, w taki, z takich bocznych drzwi, bo ty wiesz, jak normalnie jak ludzie przychodzą, to zaczynają open mic'i i tak dalej, i tak dalej, ale nie Agnieszka, słuchajcie, Agnieszka przychodzi i mówi, ja zrobię pełny program na początek, na dzień dobry zrobię pół godziny materiału i, i, i ty nagle zaczęłaś robić to halo tak, czy ja się mylę, czy, czy, czy coś pominąłem, czy y, trzeba korygować? Nie, nie, w ogóle bardzo tutaj wszystko mówisz zgodnie z prawdą. I, i dla mnie to było taki jak to jest możliwe, że nagle ktoś wchodzi i ty zaczęłaś robić i to, i ludzie na to zaczęli przyłazić, w ogóle wiesz, to zaczęło odnosić sukcesy, w tym resorcie komedii grasz wielokrotnie i ja miałem takie, co tu się dzieje, w ogóle jak to, skąd to się wzięło? I to jest, to jest super inna ścieżka do wejścia do stand -upu. po prostu z, z dupy, nie wiem jak to nazwać. Z dupy jest ok, bocznym wejściem, bocznym, no. jakąś alternatywną, ale w ogóle cała decyzja o tym, jak wejść do stand-upu... No. I myślę, że w ogóle wszystkie osoby, które będą oglądały to dzisiaj od początku do końca, to będą miały takie kurde, czy ta baba ma coś przemyślane w ogóle w życiu. I ja chcę od razu powiedzieć, że ja mam różne rzeczy przemyślane mhm. bardzo przemyślane rzeczy w życiu, ale chciałam, żeby ta stand-upowa rzecz była zawsze dla mnie takim elementem zabawy. Okej, okay, odkoszłam. Oczywiście i zobaczymy, gdzie ta nasza rozmowa nas dzisiaj poprowadzi, bo to się zmieniło też. Ale wszystko było totalnie dla fanów, bo um, jak poszłam na impro 10 lat temu, to zacznę tak, jeszcze powiem tylko szybko, bo dla Dawaj. mnie to jest takie przy, też przyjemne, że się widzimy. Bo ja pierwszy raz. Tak, yy, chodziłam na klancy, a pierwszy raz byłam na spektaklu Hofestinki, takim jakimś jednym z pierwszych, gdzie, gdzie graliście. To moja ekipa, to jest tak. moja grupa improv. No I tutaj Antka oglądałam tak. na scenie, patrzyłam, co to za ciekawa osoba, ale Najgebowara wtedy znałam tam po prostu z różnych mm. miejsc, I, mm, i mi wybuchła głowa. Ja miałam taką opcję, bo ja nie mogłam połączyć sobie światów jak to jest możliwe, że ludzie robią takie śmieszne, śmieszne skecze, no. Są dorośli, widać po nich, czyli ja po prostu potrzebowałam jakiejś takiej ścieżki i instrukcji obsługi dorosłości, bo ja myślałam, że dobrze, skończyłam studia socjologii, się ze w jakiejś, jakiejś organizacji, chodzę do biura, mam ochotę się zabić dziś i brakuje mi sztuki, ale no przecież sztukę robią ludzie, którzy skończyli studia ze sztuki, mm -hmm. więc w ogóle nic nie było dla mnie jasne, co się robi w dorosłym życiu. Kryzys 25-latki to był naprawdę taki, Boże, co się dzieje? I wiem, mm, żeście yy, jak otworzyli, Web, że jak patrzę, kurde, oni są dorośli, oni pewnie jakoś zarabiają pieniądze. Przecież ja miałam takie rozkminy przez cały spektakl. Oni chyba nie są y, dziećmi bogaczy. Y, to były moje myśli. Jak oni to robią? No. I poszłam wtedy na warsztaty, ale w ogóle nie myślałam o tym, że to będzie zawodowe, tylko ja chciałam po prostu, żeby coś no. się działo, żeby była jakaś jakiś wentyl, jakaś sztuka, jakaś, żeby jakaś przygoda, mhm. bo miałam poczucie, mając 25 lat, że przygody się skończyły i to jest i, już i, życie. I, i, życie. I kładę się do do grobu po prostu. Więc okay. ja myślę, że to mają wiele osób, które miały różne takie twórcze zajawki, a potem rodzice i dorosłość, no to różne osoby ci mówią, no nie antyk już, już się przestań wykupać z tym tak, fletem, tak. tam wiesz, <laughs> idź na matematykę, no więc, a ty całe życie potem oglądając koncerty fletowe, raci <laughs> ci łza, no nie? I nie chciałam być tą osobą, okay. że potem nie mogę różne rzeczy oglądać, bo mam takie... Jebo was skurwyle. Tak, tak. No więc to Impro się zaczęło, a stand-up po prostu w pewnym momencie był wentylem od Impro, bo jednak Impro zaczęło być takie, no dobra, mamy grupę, mamy obowiązki, trzeba to organizować. Bo ty weszłaś na ostro w tą, tak? Ty tam już wiesz, tak. i warsztatowałaś się, i grałaś, i w iluś projektach. I, i uczyłam w szkole Impro bardzo tak, szybko, tak. wiesz, pojechałam do Stanów, bardzo szybko po prostu w ten świat weszłam i... Urzekła mi moja historia, ale teraz dochodzę już do stand-upu i po prostu wszystko się stało trochę obowiązkiem. No. Więc te wszystkie pierdolenia, niech Twoja pasja stanie się Twoją pracą, coś tam nie będziesz nigdy pracował. Nie to prawda. nie jest prawda. Nie. To jest po prostu <laughs> potem Twoja praca i to nie jest już takie przyjemne, albo jest bardziej stresujące, albo zaczyna no. się zastanawiać, boże, czy przyjdą ludzie, czy nie przyjdą, co teraz zrobimy. Przecież kiedyś przychodziło 50 osób, a 13, czy nasza grupa już jest skończona. Bla, tak. bla, 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 bla. Bardzo dużo frustracji takich y, podziemnych komików. Tak, I... których nik nikogo to nie interesuje poza nami, bo to jest kurde, Dobra, my gramy tak? dla 20 osób i wiesz, Ale i... to było dla nas, my traktowaliśmy to na poważnie. No, no, tak, to I jest... też po prostu, no sam dobrze życie. wiesz, to, jest, to nie jest tylko twoje życie i twoje życie sceniczne, tylko całej grupy, więc ty ciągle jesteś z ekipą i z paczką. Mhm. I ja bardzo chciałam spróbować, jak to jest dla jakiejś równowagi psychicznej bez ekipy. Czy to po prostu wiesz, jak to wygląda? I zaczęłam sobie chodzić na Open Majki do Michał Kępy ale ja w ogóle nie chodziłam, Ta. ja w ogóle nie chodziłam, nie oglądałam stand-upu, nie oglądałam, a pierwszy cały program, który obejrzałam w życiu, to był Twój Sierpień. O. I ja w ogóle nie miałam wkręty w stand-up polski, ani, ani, ani tym bardziej amerykański. Teraz bo zawsze lubię te rozmowy, czy już widziałeś nowego, czy co, na kocie, ja bo, 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 bo". <ścoughs> takie, kurwa, nie widziałam, na czym? Bo jak posadzisz 20 osób, które lubią komedię, no. to się okaże, że każdy mówi nie. Komikiem wszechczasów jest Martin Luther King. Nie, nie, komikiem wszechczasów jest ktoś, tam. A ja po prostu, jakby zainteresowałam się w ogóle komedią inną niż komedia z Polsatu i nie wiem, yy, ten książę w Nowym Jorku albo rzeczy, które były dostępne na kablówce. Tak świadomie dopiero kiedy poznałam ludzi z impro, to oni okay. zaczęli, tak wiesz, opowiadać rzeczy, jak to jest w Ameryce. I to było 10 lat temu. A ja byłam zwykłą odbiorczynią komedii, więc nie byłam komediowym nerdem. Nie znam tych wszystkich nazwisk. Yy, I tak zaczynając jakby przechodząc, kończąc już no przychodząc się spieszę no Jak trafiłam do tego wejścia z dupy bądź z bocznego właśnie tak, wejścia do tego samolotu, do programu no. To mm, ja po prostu w ogóle nie śledziłam sceny stand-upowej i ja nie widziałam, jakie są zasady. A i nie wiedziałeś, że tak się nie robi? Ja nie widziałam, tak. Ja nie, a, a nie widziałam też, jak się robi. No. Ja po prostu wiedziałam, że ludzie piszą swój program i występują z programem. I ja napisałam swój program i wystąpiłam z programem. I ym, kocham ten moment. To było 6-5 lat temu, bo 6 lat temu zaczęłam chodzić na Open Mikey -i, i chodziłam tylko po to, żeby się dobrze bawić. I nie tak. miałam, ja w ogóle byłam przekonana, że to też się robi tak. Że za każdym razem trzeba mieć nowy materiał. Więc ja nie miałam tak, że ja miałam jeden, który szlifuje na kolejnych, mhm. tylko ja za każdym razem pisałam coś nowego, ale w związku z tym ja powiedzmy po jakichś siedmiu występach u kępy w ciągu roku. Miałam ponad pół godziny różnych historii, z których wszystkie mi się podobały. Nie było taką, nie, to to, to były jakieś historie z mojego życia fajne. Ja byłam bardzo zadowoloną osobą z tego, i bardzo szczerą w tym. Okay. Bez w ogóle. Chociaż ja poszłam raz na kurs do Rejenta i muszę tutaj powiedzieć, że mm, bardzo to był dobry kurs. I to było, jeszcze zanim się odważyłam, bo to było, to mnie bardzo dużo kosztowało, że pójść na Open mic. Ja się zapisywałam kilka razy wcześniej do innych osób i odwoływałam, bo byłam taka obsrana. więc to nie taką on tak totalnie w ogóle nic nie czuję, wszystko na luzie. No. I poszłam na kurs taki weekendowy i wtedy on mi trochę rozwalił głowę, bo okazało się, że są premisy i jakieś rzeczy. I to miałam takie, Burze, ja nic nie umiałam na Jakie punchline, To co wam chodzi? To nie jest tak, że się opowiada śmieszne anegdotki od tak. Ale, ale, przepraszam, ale super, bardzo dobrym nauczycielem był Rejent. No, Rejent jest bardzo super. I naprawdę bardzo mi się podobał ten kurs. Wbrew pozorom, on jest naprawdę spokotypem. Bardzo profesjonalnym nauczycielem tak. i świetnie miał, świetne podejście do wszystkich ludzi, którzy przyszli bardzo różnymi motywacjami i umiejętnościami mhm. i nikogo nie poniżył na zajęciach. Każdemu da... A z drugiej strony to było zajebiste, bo nie dawał nikomu żadnego... Obietnicy bez pokrycia w stylu, bo czasami jest tak na różnych kursach, że tak, kochani, skoro tu jesteście, to jesteście przyszłymi gwiazdami stand-upu. Tak wiesz, jest czasami no, na jakichś dobra. zajęciach scenariuszowych, że tak jest. Och, przyszli scenarzyści tego mm. kraju, więc y, rozumiem, po co to się robi. Tak. Na zajęciach z impro tego nie robię i też ludziom od razu mówię, że to nie jest szkoła... Jakby idealnej beki, albo nie obiecam im kariery w komedii niech popatrzą na mnie, <laughs> ale y, żeby to ego też od razu po prostu nie, nie uciekło za daleko. No. Więc tak, więc bardzo to był dobry kurs, ale jeszcze z pół roku poczekałam, aż poszłam na um, Open Mic. Czyli czekaj, czy ty kurs Rejenta zrobiłaś, zanim zaczęłaś chodzić tak, na Open Mike? Tak, to Czyli jednak poszłaś kurs. na przygotowanie jak tak, to nie było tak. Tak, tak, że... tak. nie, 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 nie. Więc y, poszłam aczkolwiek i za bardzo mnie stresowały te punchline. Między w się sensie, ta struktura cię nie, tak nie, ten? Nie, w ogóle nie. To, w sensie Dobrze, teraz będzie cała prawda y, o mnie. <grym> Obnażenie. Y, tak, wszystkie rzeczy, które prezentowałam zawsze w kampy były takie, że one były napisane albo w ogóle nie napisane. Albo napisane tak, że sobie siadałam chwilkę przed i robiłam sobie takie punkty. Wiedziałam, jaka to jest cała historia, bo to po prostu były jakieś to musiały być jakieś rzeczy z mojego życia. No ostatniego życia, um, które mnie poruszyły, że to nie jest, wiesz, jakaś nudna historia, tylko coś to mnie wkurwiło, albo zaskoczyło, mam takie łód, mhm. Oczywiście życie mi dawało też prezenty, a to jakieś rozstanie, no po prostu ciągle się coś dzieje, że jest jakiś prezent. Nie, że nie codziennie musi być guz mózgu, albo rozstanie, Rostanie, albo no. rozwód, albo jakieś tragiczne sytuacje, tak, ale tych tak. prezentów trochę jest, no. Yy, więc ja, yy, yy, no, no bardzo tak nieprofesjonalnie do tego podchodziłam i miałam takie, chcę się dobrze bawić, chcę tej adrenaliny, piszę w ostatniej chwili, zobaczymy co będzie. No. I miałam farta, bo to wychodziło w większości. Myślę, że yy, nigdy nie było tak, że tu nie wyszły ludzie oh girl najwyżej było tak, że to nie był stand-up, tylko ciekawe spotkanie przez 5 minut, więc... Bo wiesz co, ty masz coś takiego w sobie, że nawet jeżeli e, tych śmiechów nie ma przez mm. jakiś czas, to ty go nie czuć, że tobie nie idzie. Bo w, w sensie takim, że są komicy, że zaczynają gadać i, i, i czuć, nie weszło, to nie weszło, oh, kurwa, mm. to nie weszło i, i w ich mózgu zaczyna się robić panika i tą panikę zaczyna widać też na twarzy, a ty właśnie przez to podejście, że ty przychodziłeś sobie na open Mike i pogadać, to Nie hmm. czuć tej paniki, więc ty sobie po prostu gadasz ja i jest okej. Okay. I to jest naprawdę tak. inaczej się to odbiera, jak ty sama jesteś pogodzona z tym, że tak ma wyglądać, a nie, że oczekujesz tych śmiechów, co tam. To prawda. Ja, a ja, 10 jak, sekund. jak się okaże, że jest śmiesznie, no to jest zajebiście, Bardzo fajnie. Bonus, na, tak. To, tak, to, tak. Fajnie, to jest dodatkowa rzecz. I rzeczywiście, jak wychodzę, to jestem w takiej tubie, że ja nie, nie przejmuję się za bardzo <laughs> tym, czy ludzie się śmieją, czy nie. Okej. Okay. Aczkolwiek, no to pewnie przyjdziemy jak już jakby do całego. Jak już tak się występuje na serio, no to wiadomo, że to jest inaczej. No mówisz, że wtedy... się zmieniło, więc jestem też tak, ciekawa, tak, do tak. czego to doszło potem. Tak, jak to się wszystko zmieniło. No i, no i równolegle założyliśmy resort komedii, więc ja takie powiedzmy, na moich tutaj biografów chciałam poinformować jeżeli napiszą, ja mam teraz 35 lat i taki mój czas. Takiej naprawdę działalności artystycznej, że mam takie roby tylko to. Działam artystycznie na różnych polach i dopiero kiedy skończyłam 30 lat. Bo wcześniej jeszcze zawsze miałam jakieś równoległe prace, pracowałam w urzędzie bardzo długo, przez kilka lat, i, tak. i poznałem, po prostu to tak. I żeśmy, tak. I sobie um, tak skakałam między światami. A od 30 mam tak, że tylko próbuję utrzymać się na powierzchni, działając jakby twórczo na różnych polach. No ale te pierwsze trzy lata tej, tego mojego nowego życia to było rozwijanie resortu komedii, tak. czyli całe serce i cała energia i wszystko co miałam i innych osób z którymi to robiłam, szło w miejsce, więc ja w ogóle bardzo dużo rzeczy tworzyłam dla miejsca i yy, masz miejsce nagle, gdzie masz do z, w ogóle do zmieszczenia co najmniej z 10 wydarzeń komediowych w miesiącu, no bo w resorcie komedii też Stenda Polska ma swoje wieczory, a w masz miesiącu, poniedziałek w, w, tygodniu. W, tygodniu, w tygodniu. Tak, właśnie. masz poniedziałek, środę, czwartek i to jest bardzo dużo wieczorów, gdzie grupa komików, która postanowiła robić program tego miejsca, musi to zapełnić, tak. a nie masz tylu rzeczy, więc to też, od nas wymagało jakiś po prostu krynicy pomysłów, co wtedy robić, bo było kilka grup, kilka formatów i można było tam wsadzać wszystko. Więc, skoro można było wsadzać wszystko, to dlaczego nie cały program stand-upowy jakiś nowy, mhm. i mój na przykład. I tam też oczywiście nie było takiej bucery nigdy, że skoro prowadzą tylko określone osoby, to codziennie jest nasz recital i codziennie jesteśmy mhm. my, ale faktycznie była przestrzeń na to. I ja sobie z tego skorzystałam, więc w, powiedzmy w swoim miejscu robiłam swój program, czyli w bardzo, bardzo bezpiecznych warunkach. Tak. Jego nazwałam Halo, Taxi Bilans 30-latki, tak. i to były moje naprawdę najszczerzej opowiadane, różne historyjki z życia, takie jakby oczywiście. No jest to mm, takie kulisy sławy i kulisy programów. Jak te programy stand-upowe różnych osób są tworzone, dlaczego różne tematy są w jakimś programie, dlaczego ten program się tak nazywa? I to często są po prostu poskładane różne no. przypadkowe kawałki, tak. a później to się nazywa jakoś specjalnie, no nie? Tam widok przez okno. Relacje. Śmieszne, relacje i tak dalej. Ale no, y, zmieniasz się, różne rzeczy cię bardziej kręcą, różne mniej. Albo masz na przykład taki sierpień życia, albo mm -hmm. jakieś inne sierpnie. Y, no i wtedy akurat kończyłam 30 lat i miałam różne przemyślenia. Byłam w jakichś rozstaniach. Y, miałam takie przemyślenia Pamiętam. o dorosłości. I to było takie moje zderzenie z tym, czy czuję się dorosła po prostu. Aha. Y, sorry, musiałem ruszyć to, żeby y -y. się ten... Y ale czekaj. Jak dochodzi do bo tutaj to jest program, podcast o pisaniu. Tak. Więc mhm. żebym dobrze zrozumiał. Ty tak. wychodzisz, ile masz materiału? Pierwszy raz, jak te halo taxi grasz bilans 300 latki. Godzinę dziesięć. Godzinę dziesięć? Tak. Co ty pierdolisz? I Tak. Ile razy wcześniej gadałaś godzinę 10 na scenie? Nigdy. <laughs> Dobra, e, czy masz support, czy przychodzisz i po nie, prostu... Ja, ja, o właśnie, ja w ogóle nie wiedziałam, że robi się support. Że wasza że, rozgrzewkę. Że nie jest nikt, nikt mi nie powiedział, ja o tym nie wiedziałam, potem też nie wiedziałam, że jest taka forma, że jest support i open my care, że jeszcze mogą przychodzić, więc w ogóle... Prowadzący. Tego to, tego prowadzący, ktoś to mówi, a ja teraz, wiesz, mam Agnieszka Matan, nie, nie, ja, ja sobie wchodziłam, mówiłam dobry wieczór i zaczynam opowiadać rzeczy. I rąbachać godzinę 10. Tak. I e, gadaliśmy przed, ty powiedziałeś, że ty nie nagrywałaś żadnego z tych występów? Nie. To jest dla mnie tak szokujące po prostu. Ja, w ogóle, ja mi to w pełni. Ale pozwala. ja w ogóle mam antek tak, jakbym ja jak była <grym> trzymana w jakiejś piwnicy, powiedzmy, 45 lat, i ktoś mi teraz otworzył i powiedział: Słuchaj, no to są, to jest, to jest Facebook, tak się dzwoni smartfonem, to jest a, drzewo, a to tak? jest internet. Ym, I ja też o tym nie wiedziałam. Wow, ale to, 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 właśnie o to chodzi, że to jest e, dla mnie tak niesamowite, e, że ty weszłaś z tego, to jest, to jest ten, ten klucz, że czasami jak ktoś, człowiek, że nie wie, że czegoś się nie da zrobić, to po prostu to mhm. robi mhm. i ty nie wiedziałeś, że tak się nie robi, tak. więc to po prostu zrobiłaś mhm. I, i najlepsze jest to, że to zaczęło działać, że to dla mnie, to, tak. to, to mi się tak nie układa w bani, ale ja, ja poszedłem na e, e, bilans e, 30-latki HaloTaxi mhm. z moją partnerką i co też ciekawe było, pamiętam, e, co mnie strasznie e, dało mi mocno do myślenia, że ja siedzę i mam takie e, no dobra, spoko, tutaj ten, tutaj przedłużyłaś, tutaj ten, mhm. tu premis nieczytelny, wiesz, analizuję się technicznie, Aha. a moja żona się świetnie bawi. Ona mhm. ma tak, jeb, jeden żart, drugi żart i ja mam takie, czy ja nie słyszę tych żartów? Mhm. O co chodzi? I nagle i z kumami. To było dla mnie ważną lekcją, że ty nadajesz jakimś kodem gdzie ja tego kodu kompletnie nie rozumiem. Mhm. I, I na serio, tak że, że, że Monika wyszła i miała taka Jezu, ale to było fajne, ale to było fajne. Jezu, ale... musimy pójść czas raz na Agnieszkę. Ja mam takie, no okay. I, I to było dla mnie strasznie ciekawe, bo ja wtedy skumałem, że ja po prostu, część rzeczy po prostu nade Ty mówiłaś o rzeczach, które ewidentnie dla niej były czytelne, dla mnie kompletnie mhm. nie. I w jaki sposób, nie nagrywając, przechodząc do pytania tak naokoło, ty doprowadziłeś, że to zaczęło działać. W, jak, mm -hmm. w jaki, jak, jak? Już ci odpowiem. Ten kod mnie bardzo zainteresował, bo wydaje mi się, że to nie jest kod, że jakby kod kobitek, tylko w ogóle taki kod, że ja po prostu rzeczywiście nie miałam, tu, że ja nie miałam, a, a może jeszcze inne, no bo myślę, że mamy podobną wrażliwość na bardzo wiele tematów, u siebie będziemy mieć tak, te tak, same tak, przemyślenia, tak, tak. tylko że przez to, że ja nie miałam takiej struktury żartowej. Tak. A ty wiesz, no jak powinien wyglądać taki program i jaki on powinien być, ja pewien rytm tego tak, programu. Tak, tak. No to miałeś takie... No dobra, jakby czekam na żart i nie słyszę, co tam jest mówione. A w pewnych niuansach po prostu, takim takiej mojej postawie i zdziwieniu tak. światem, tam były różne rzeczy, które mogły ludzi poruszyć i ich rozśmieszyć też, tak, bo tak. myślę, że tak te, to rozśmieszenie u mnie też jest takie, wynika z podobnych powodów jak w impro, że w impro, kiedy będziesz się silił na żart, to wtedy to, to zawsze jest jakiś kwas. A jak powiesz coś takiego bardzo zwykłego, no nie, takie zdanie z stylu: Robert jedzie do Krakowa. No tak. to jest absolutnie w kategorii najmniej śmieszne zdanie świata. Yy, wygrywa to zdanie, ale w jakimś kontekście po prostu jest tak, że ludzie mówią: O Jezu, ja też jestem z Krakowa, to jest strasznie śmieszne w ogóle, więc, tak, tak, tak. więc jakaś taka prawda. Więc ja miałam z Ja i teraz tak. Kolejne rzeczy, których nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że jak masz program, to z takim programem trzeba by pojechać gdzieś w ogóle. Poza resort. Po, poza resort. Tak, żeby sprawdzić na innej publiczności, oczywiście. Yy, tak. Albo w ogóle pomyśleć o tym, że się jedzie do jakiegoś miasta innego. Ja miałam takie kurde, ale super. Raz w miesiącu przez cały rok występuję z bilansem 30-letki w resorcie, to jest w ogóle moja absolutnie spełniona potrzeba. Bo cały czas to nie było w kategoriach wieży. Ja nie zrobiłam sobie żadnego planu, bo teraz jak. Parę lat później, kiedy robię inne rzeczy i też prowadzę często open mic'i, na przykład dzisiaj u twojego brata scena komediowa, zapraszamy, oczywiście ty, to, nie, to, to nie teraz. ale jak trzy ktoś tygodnie. będzie zainteresowany, bo ludzie szukają jakie są open mic'i na przykład w Warszawie, no to tak. jednym jest scena komediowa, prowadzona przez Stefana. W Bistro... W Indeksie. Tak, w indeksie, przepraszam, tak. Indeksie, tak. tak, to chyba rzeczywiście jest bar i bistro. Bar, bistro nie indeks. to, co kiedyś, po prostu tak. bar studentów. Na nowym ehm, świecie. I... Ehm, Widzę, że ludzie podchodzą do tego bardzo poważnie i że mają taki plan na siebie. I to często są też mężczyźni, którzy mają taki plan, że ja dzisiaj przychodzę na open mic, ale w ciągu roku osiągnę to, to i to, i to, tak. i to, i oni wiedzą, gdzie chcą być za rok. Tak. Dla mnie takie pytanie jakby spowodowałoby 5-6 lat temu, że ja się schowała gdzieś i miałem taki: odpierdolcie się ode mnie. Ja chcę właśnie żyć i chcę swobodnie tworzyć, a nie robić jakieś plany na życie, żeby to był kolejny projekt, bo ja Aha. mam takie. Koniec projektów, za dużo projektów w moim życiu. Chcę po prostu mieć swobodę okay, okay. i miałam swobodę i fan. i to był mój cel. Dzięki też temu, jaki to był temat i też, też po prostu było jakby jako taki program artystyczny między stand-upem, monodramem a ciekawym spotkaniem ze spoko osobą całkiem. Tak. To, to to było naprawdę bardzo dobre i też Mogę teraz to oczywiście oddać wszystkim. Jeżeli macie, zastanawiacie się, jak sprawić, żeby coś marketingowo zażarło, to nazwijcie to bilans trzydziestolatki. Myślę, że dla wielu osób nie było ważne, kto występuje. Po prostu klikały to się i, i się identyfikowały z tym bardzo mocno. I tam rzeczywiście były jakieś rzesze kobiet, bardzo różnych, i mężczyzn też, ale mężczyzn było mniej zawsze, które na to przychodziły. I wiesz, miałam tak ze 2-3 razy w czasie tego początku taką sytuację, że w resorcie zabrakło miejsc i ludzie siedzą na scenie. Dwa razy występowałam z ludźmi, którzy siedzieli na scenie, więc ja po prostu już moje wyobrażenie o tym, czym jest stand-up, no. to wiesz, no, ludzie siedzieli na scenie. Ja już wszystko osiągnęłam, przyszło 100 osób. Przyszło 100 osób. Nie to jest mnie super, w sensie to jest ogromny resortu, sukces. Po był... Biorąc pod uwagę, przepraszam, że tutaj to jest ważne, żeby zaznaczyć, że jesteś no-namem. Jesteś Absolutnie. nikim wtedy, nie masz żadnego filmiku mm -hmm. na YouTubie, nikt tak. nie wie kim jesteś mm -hmm. i nagle sprzedajesz sale, wiesz, większe niż tak. rzesze komików, którzy mają na YouTubie rzeczy. Mm -hmm. I nagle to się tak dzieje, co było super. Tak salę resortową. No nie, tak, bo inne, no, tak. To jest, to jest żeby, żeby rzeczywiście być tutaj yy, zgodni z prawdą, to wszystko mówić. Czego nie wiedziałam wtedy, że właśnie. Jak masz program, to napierdalasz z tym programem i jeździsz gdzie możesz jeździć, żeby go po prostu i szlifować i robić rzeczy. Ja miałam poczucie Boże, ja powiedziałam go 12 razy. Yy, no to ja już go tyle razy powiedziałam, że już nie mogę go mówić, bo <aquell> już za dużo. Yy, yy, <szlifety> yy, yy, że to się powinno nagrać wszystko, cały ten. Yy, 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 i nagrywać, żeby sobie sprawdzać i oglądać siebie i mieć takie dobre, jak ja w ogóle mówię, jak ja się ruszam, co ja tam mam do zaprezentowania i jak zrobić, żeby to było na przykład lepsze albo sprawniejsze, to tego nie wiedziałam. I ja też nie rozumiałam za bardzo... Ja nie miałam żadnych kolegów i koleżanek w stand-upie. I nie dlatego, że ja miałam wrogów w stand-upie. Miałam raczej ludzi, którzy, których jeżeli mnie impro łączyło z nimi, to zauważyli, że coś tam się dzieje. Ale raczej ludzi, którzy mieli to w dupie po prostu, że jakaś sepanna coś robi. A to jest bardzo, no takie hip-hopowo, to są super no. dla mnie podobne światy, na no, maksa w ogóle. No musisz mieć jakiś swój... Jechałam dzisiaj z taksówkarzem, więc użyję bardzo y, 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 prymitywnego określenia, bo taksówkarz, bardzo mi chłop, powiedział, mi, że jedzie z y, y, ekipą do Albanii na wakacje i cały czas mówiłam, no to będzie pan miał gang Albanii, ale musisz mieć swój gang Albanii no. po to, żeby robić sobie, dodawać sobie energii, żeby właśnie jeździć z tymi ludźmi, żeby był ktoś, kto jest od ciebie popularniejszy i ty tam po prostu powiesz hej, hej, to ja zrobię pięć minut. Ja w ogóle takiej rzeczy nie wiedziałam, że jak, jak to zrobić, z kim się... Nie chciałam się z nikim kumplować na siłę, żeby nie wyjść na jakąś y, taką osobę, która ma interesy do, do kogoś, mm -hmm. tylko tak, no jak wyjdzie i się spotkamy, to się spotkamy po prostu, to jakoś to będzie. Ym, I tak sobie, więc ja rzeczywiście miałam y, przez cały czas, i to nie jest nic, z czego jestem dumna, bo tak powinno się robić, albo w związku z tym to jest zajebiste, bo zaraz opowiem o rzeczach, jak się przejechałam na y, halotaksji. Y, ja miałam do połowy napisany ten program, a reszta była taka, że wiedziałam na jaki temat chcę mówić, tak mówiłam ze z pamięci. Okay. Yy, oczywiście w czasie opowiadania różnych historii wyszło mi, gdzie już tak mule totalnie, więc sam ze dwie rzeczy wyrzuciłam. No bo po prostu... Czyli więc był tak, proces, nie, no dobrze. Nie, więc Był proces oczywiście, że widać było, że nie no już ten drugi przykład to jest za ciężki, bo wiesz, no poruszałam też różne... Ja też pierwszy raz uczyłam się tego, jak opowiadać o, na przykład o takich rzeczach, które są trudne, ale nie yy, w sensie jak to powiedzieć, taka nauka że ty możesz o wszystkim opowiedzieć, ale ty nie możesz zamulić ludzi, bo to nie jest ich tragedia, historia, że ktoś ci nie wiem, molestował, albo że masz jakąś chorobę, mhm. tylko że tych ludzi trzeba... I ja tak uważam przynajmniej, to wszystko jest moja, moja myśl. Całe tutaj yy, gremium na Powiem może powiedzieć, co według wielkiej księgi tak nie jest, tak, tak. Zasad... ale że... W... Ludzie przychodzą się, jakby po co ludzie przychodzą ciebie oglądać, żeby się dobrze bawić, a nie po to, oni przychodzą dla ciebie, a w sensie ty przychodzisz dla nich, a nie oni dla ciebie, że oni ciebie są coś winni, więc oni mają się dobrze bawić. Jakim jakieś historie z życia sprzedajesz, to w taki sposób, że żeby oni nie chcieli się ciąć tam, nie? Więc a ja mam bardzo <sum> duży taki, mam ogromny zasób bardzo ciężkich historii ale to może sobie po prostu kiedyś napiszę powieść na ten temat i okay. ja tego nie poruszam, ale przemycam różne rzeczy, bo, no bo po prostu no to jest część jakaś mojego życia, różne moje doświadczenia I, no i chciałam opowiadać o różnych historiach, więc sprawdzałam, co bardzo zamula, a co na przykład też dla mnie jest niebezpieczne, żeby nie przesadzić, ale myślę, że tutaj szybko to ogarnęłam, że ja nigdy tak nie... Niech Czyli, że ciężar nikogo. emocjonalny to było to, na cz czego uczyłaś się pilnować jako pierwszego. Tak, tak, tak. tak ciężar bo... emocjonalny. Bo to jest ważne. Ja też się musiałam tak. tego nauczyć, że czasami po prostu musisz że za, za, za ciężką rzecz na ludzi położyć i trzeba to ich odkopywać spod tego. I kurde, to trochę zajmuje. Tak. I, a można to samo powiedzieć w inny sposób czy coś. Ja mam też taką. I to jest chyba moja taka duża wada, jeżeli chodzi w ogóle o jakieś zdolności intelektualne, <laughs> bo ja strasznie jestem w ogóle. Mm, Yy, Boże, jakie to jest słowo po polsku i po angielsku? Ograniczone. Ograniczone, nie. Jestem bardzo łatwowierna. Więc jeżeli ja w ogóle. Ja mam bardzo duży problem z oglądaniem stand-upu, też, bo czasami ktoś mówi coś jako premis strasznie na poważnie, na przykład bardzo ciężko jakąś rzecz. Którą biła mnie matka. Ja mam taki, ja pierdolę. A potem jest oczywiście jakieś przebicie w 500 stron. Ja bardzo wszystko yy, i mam naprawdę taki umysł kilkuletniej osoby, no. bardzo naiwnej. O, właśnie, naiwna jestem bardzo. Mi się wydaje, że to jest ten kod, o którym mówiłem, że to jest coś mhm. takiego... Yy, jakby to powiedzieć, taki yy, smak czy vibe, jaki jest na twoim stand-upie, mhm. który moja partnerka tak samo dzieli, ona mhm. też jest taka właśnie ten. Ja mam wrażenie, że coś, coś, coś w tym jest, bo yy, jak się przychodzi na open mic'i normalne, to ja mam wrażenie, że stand-up jest jak taka kulka z takimi szpikulcami, że jest ostry, że tam jest tuż, da bum, bach, ua, wiesz, jest tam mhm. dużo tego, a jak się przychodzi na twoje występy i co... Mm, chodzi mi o to, że inna energia się zaczęła tworzyć, że ona się zaczęła mhm. tworzyć taka obła, taka miększa, taka, że hej, da się inaczej opowiadać te wszystkie mhm. historie, można inaczej to wszystko podać, ale to właśnie wyszło z dupy, z takiego właśnie nieświadomości zasad, i kurwa, i to jest, właśnie, to jest właśnie, bym teraz powiedział, że to może być złe, że zasad, ale czy one są właściwe, czy one są najlepsze? I są bardzo, czy bardzo po różne są zasady utarty, też, utarte, nie? Nie? bo ja m, dopiero taką jedną, byłam, jeżeli chodzi o wiedzę, byłam no. urajęta i przeczytałam taką książkę, którą Jasiek Wasilewski bardzo promował, Comedy Bible, no i myślę, Ach, że wiele Carter, osób. No tak. I ja w ogóle bardzo kocham amerykańskich instruktorów różnych rzeczy, uważam, że to są po prostu świetni ludzie i jakby kocham też cały czas jakby pewną naprawdę? wizję Ameryki. Mimo? Czy to jest ta wizja z lat 90. Nie, to jest tą wizję. To jest hmm. taka wizja w sercu, którą mam i ona za każdym razem, jak jestem w Stanach, jest absolutnie no, to obdarta ze wszystkiego. Teraz, to, jest, to jest naprawdę koniec świata, który tam się odbywa. Jednocześnie bardzo dużo rzeczy artystycznych, komediowych dostałam stamtąd, więc no mam tam, 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 i z tej tam. energii, która stamtąd jest jakiejś takiej najbardziej pojebanej między jakimś mega konserwatyzmem, a jakimś ogromną Yy, ogromnym luzem i w ogóle bardzo szerokimi horyzontami na wszystkie nowości. Ale przeczytałam tę książkę i ona jest naprawdę bardzo ciekawa i bardzo dobra. I ona mi dużo rzeczy uzmysłowiła. Natomiast ona była pisana w latach 90. i ta kobita, jak ona ma na imię? Bo nie Judy pamiętam. Carter. Judy, przepraszam, bo ja oczywiście. Jest nowe jestem. wydanie z 2020 roku uaktualnione. O, naprawdę? Tak. To bardzo jestem ciekawa, to sobie przeczytam, bo te zasady, które ona wtedy tam promowała, były takie bardzo restrykcyjne, takie. Nie opowiadaj dłużej historii niż tam 10 sekund. Jak zaczynasz opowiadać prawdziwą historię, to ludzie tam zamulają oczywiście to wszystko jakby bardzo kulturalnie. Mm -hmm. To są takie, no jest taki instant poradnik. Czytałeś go więc więcej, byś miał ochotę, to naprawdę yy, tam są ciekawe zadania, ćwiczenia Wleza. i takie. Szczególnie naprawdę... tą ochruwioną wersję. Jest dużo lepsza niż o, ta pierwsza, świetnie. bo ta, ja z tą starą, jak czytałem, tak jak ty miałem takie ja pierdziele to jest po prostu czuć, że to ma 30 lat i, i dno. Tak. A teraz ta nowa wersja, bo kupiłem ją do sobie miesiąc temu i zacząłem przeglądać ciekawości. No to super. jest du Dużo lepsza, dużo lepsza. Um. Więc, y, ale mój, więc jakby ktoś mnie zapytał wtedy, pięć lat temu, jaki jest twój styl, jaka to jest jakiś rodzaj komedii, tak. to ja byłem takie, no gościu, no po prostu y, wychodzę i sobie opowiadam, to jest mój styl. I jestem, to jestem ja, Agnieszka Matem, że jestem takim nikiforem kurwa stand no, no, nie no, no, wiem, no, no. no mam kredki i rysuję, tak? I mam mikrofon i opowiadam. I co jeszcze? Jaki to jest styl? Czego y pewnie chcecie, kurwa. I y, y, nie chciałam nigdy robić takich analiz właśnie o to jest bardziej takie obyczajowo, jakiś tam, albo jakiś tam. I no, jest to na pewno bardzo mocno związane z różnymi moimi historiami. I muszę się starać, żeby przeżywać rzeczy i nie zamulić na kanapie. I ten. Bo jeżeli nie będą się działy rzeczy, to nie będę miała o czym opowiadać. Muszę być w jakimś ruchu cały czas, więc mhm. ciągle, ciągle coś, żeby się działo, no ale to jest zgodne ze mną. Mm, więc. Yy, yy, ja bardzo lubię mieć taką opcję, że jest cały mój program, bo jeżeli ja mam godzinę z ludźmi, to... Jestem przekonana o tym, że ja większość ludzi zaproszę do tego mojego świata. Nawet jak będą takie, co to za, jakby, co to za, co to za to jakby, to boring, to jest coś takiego, że i tak jak już ktoś godzinę z kim siedzi, to masz takie, no dobra, już się przyzwyczaiłem, dobra, tak. już się przyzwyczaiłem, po pół godziny nie mam wyboru, może to, zawsze wyjść też, ale tak, tak. Nie, nie zdarzyło mi się, że ktoś tak ostentacyjnie powiedział, dobra, pierdolę to gówno. Y <laughs> I masz takie, dobra, to już na tym jest OK, już, już znamy się, mam okazję się poznać. Więc ja rzeczywiście traktuję to trochę jak spotkanie. Mm -hmm. No ale dopiero trochę jakby. Z, z, i moja perspektywa się zmieniała, kiedy zaczęłam jednak w trakcie, yy, w trakcie, już kiedy miałam bilans, chodzić na open mic'i ja znowu nie wiedziałam w ogóle, po co te open mic'i są. To znaczy, ja myślałam, że po prostu to, jest chodzi, to chodzi o to, żeby mieć możliwość od czasu do czasu wystąpić sobie w innym miejscu z materiałem, który już masz, a nie, że się w ogóle testuje nowy materiał, tylko, że to jest jakaś... Bo wiesz, jeżeli ja nie jeździłam po Polsce, a no. nie jeździłam po różnych miejscach, to dla mnie pójście na open mic to był występ na innej scenie. Okay. I kiedy mam swój styl i te pierwsze nieco nieopierzone historie bez... Bez jakichś takich y, zakończeń, z bardzo długimi premisami, bo ja widzę, jakby y, zaraz opowiem o tym, jak nagrałam ten pierwszy program i co odkryłam wtedy. Y ale wtedy, jak, jak to jak występowałam przez tę godzinę 10 i miałam swoje spotkania z ludźmi, to ja miałam takie kurde, to jest zajebisty program, podam zajebiste rzeczy. To są świetne historie, w ogóle super. Trochę się oderwałam od rzeczy i wiesz, i nie było tak, że zaczęłam po prostu chodzić w szlafroku i byłam Biklebowskim, ale miałam takie hej, jestem zajebista. Witam serdecznie. No i idę na Open Mike do Standa Polska. Na no, Working Progress? Na no, Working Progress. Dobra, no. Powiem szczerze, że w ogóle w, całej, w całym spektrum mm, różnych Open mic'ów, to są dla mnie najtrudniejsze Open micy. Tam rzeczywiście ta poprzeczka jest najwyżej, bo też są so, profesjonalni komicy, jest to stand -up polska. Jest, wiesz, jest tak, że tam po prostu jest jakaś, jakaś, jakaś pewna, nawet jeżeli tego, to nie jest specjalnie, to ty se, to czujesz tą presję, że to Wrzucam. jest tak, wiesz, Dobra, no. I. Pamiętam taki open mic, że przyszłam i to już nie są jakieś, Boże, no wszyscy to przeżyli, ale ja to przeżyłam po raz pierwszy, że y, był on bardzo długi, on trwał jakieś 100 godzin i ja byłam w 101 godzinie i ja chciałam opowiedzieć kawałek tego bilansu, bo przyszłam po prostu sobie wystąpić i absolutnie no, byłam najnudniejszą osobą na ziemi. Po prostu nic, co w bilansie było takie, kurde, w tym całym programie zajebiste, w, y, w perspektywie tych krótkich występów. No, byłam lamuską, no, tysiąclecia A. i y, tam jeszcze jest dodatkowa rzecz, ale to za niej opowiem, bo to są trochę niezależne rzeczy, które ja wtedy odkrywałam w ogóle o świecie stand-upu, czyli moja wielka... Y, 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 Mój, chciałam sprankować trochę, pamiętasz? Była taka historia, kiedy wykupiłam wszystkie bilety na Open Mic. Tak, oj, że... jak się wkurwiliśmy wtedy. to zaraz do tego przejdę. <grym> ja nie wiedziałam, że tak też się nie robi i myślę, że teraz bym po prostu inaczej zrobiła, ale chciałam powiedzieć coś ważnego, bo też byłam trochę bezczelna. A teraz już świat mnie Obr przytanferował. wtedy. Natomiast... I ja mogłam też pomyśleć sobie zjebana publiczność albo coś tam, ale bardzo szybko skumałam jedną rzecz, yy, która w ogóle jest zawsze yy, według mnie o wiele większym wyzwaniem, jak przychodzisz na 5 minut, niż jak masz cały program. Może to już wszyscy mówili, ale dla mnie to było takie, o kurwa, to jest o wiele trudniejsze niż przez godzinę gadać do ludzi, bo ty jesteś jak na takim komediowym Tinderze, jest bardzo dużo ludzi i masz przez 5 minut zaprezentować, oczywiście, że to jest open mic, no to możesz też testować, ja nie wiedziałam o tym, ale jak mm -hmm. masz tego typu wydarzenia, jak Wielka Trasa, albo jakieś wydarzenie, że jest 7-8 osób właśnie, które po 10 minut występują, bo jest gala chuj wieczego, tak. to ty musisz mieć najlepszy swój set i masz bardzo mało czasu, żeby ludziom się zaprezentować, tak żeby oni mieli takie, o ciekawa osoba, posłucham jej, to jest chwila, Albo zamrozić mnie takie, dobra, daj mi telefon, bo molosło, kurwa, to jest nudne. Tak. I mm, zwłaszcza, jak jesteś jakąś siódmą, ósmą osobą, no to kompletnie. Więc ja sobie zdałam sprawę z tego, dlaczego w ogóle ludzi ma interesować to, że ja mam jakieś, przyszłam z jakimś przemyśleniem o super parach, albo o tym, jak tam coś tam, kiedy oni w ogóle nie dałam im żadnego żartu na początek, nie dałam się poznać z żadnej strony, po polubić. prostu przychodzi polubić. Więc to w ogóle dla mnie była mega lekcja. Dlaczego ludzie mają mnie lubić, mogą też mnie nie lubić, mogą też mieć co ta kurwająca baba, ale dlaczego oni w ogóle mają cokolwiek odczuć, jeżeli ja mam tak, że przyszłam sobie, kurwa witam, to ja, Ania z Zielonego Wzgórza, przyszłam opowiedzieć wam ciekawą historię z życia trzydziestolatki. Tak, tak, tak. A to nie tak. spowodowało, że ja zmieniłam styl, że mam takie... Kurwa, chuj, chuj, ruchanie, coś tam, bo y, y, <noise> ja mam. Y... Chociaż byłoby to bardzo ciekawą zmianą, to też przez. <noise> jakbyś tak nagle po jednym open micu wiesz, y, Zróbcie mi loda, kurwy, wszystkie, ale. Y, 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 ale to, bo jest takie wrażenie, że jestem bardzo miła i nie jestem bardzo miła. Yy, yy, jesteś, jesteś miła na maksa. Tak, ale nie tak, że po prostu bączki będą o seksie albo robieniu loda, albo coś tam. To są normalne tematy. I ja oni tak. bardzo chętnie, jak mnie coś rozśmieszy, opowiem. Tylko po prostu sposób, w jaki opowiadam, no jest taki rzeczywiście, jaka ja jestem. Yy, ale nie jestem miła. Jestem... Jesteś na maksa. Jesteś, jestem... Masz aparycję i, i, i taką... Jestem miła. Yy... Nie, to nie jak to nazwać, nie aparycja, Kurde, że sposób zachowywania się mhm. w miłej osoby. I mówisz w miły sposób, masz łagodny ton głosu, mhm. uśmiechasz się. Przykro mi, Agnieszka, jesteś miła. Yy, ale nie zmienię tego. I <grym> też pewnie nie zmienię, czy nie zmienię tego na pewno scenicznie, żeby na przykład być inną osobą, bo nie chcę być inną osobą. To Bardzo jest zmiany Nie i przychodzę z tym i najwyżej zabijecie mnie ludzie, ale też yy, zrozumiałam wtedy i też przy jakichś innych okolicznościach majkowych. Że to też jest nudne po prostu. Że yy, w sensie, że nie, nie żeby cię miłą, tylko że yy, moja anegdota wyjęta z kontekstu jakiejś całej opowieści, kiedy masz godzinę. Tak. Więc to jest w ogóle super challenge. I te pan Majki, pod tym względem są zajebiste, żeby yy, nie tylko testować cały materiał, a kawałki ma pod cały materiał, tylko żeby od czasu do czasu przeżyć sobie to, że jesteś w randomowej grupie osób. I yy, nawet jeżeli oczywiście ja nie mam pozycji osoby, która jest bardzo rozpoznawalna i znana, i ktoś idzie na pan i mówi, o, ale super, będzie jak Matem, Czekaliśmy na nią. W ogóle przyjechaliśmy z w Wrocławia, żeby zobaczyć ją przez 5 minut. No. Tylko za każdym razem jest tak, że mogę mówić: wiecie, ja już 5 lat robię, miałam już bilans 30-latki i chuj wie co, ale kogo tam chodzi? No, tak, i... tak, tak. Każdy ten występ jest, mówi. Ale wiesz co, ja tak yy, mam yy, kilka myśli do tego. Hmm. Pierwsza myśl jest taka, że E, tak, faktycznie te open micy coś dają, że tam uczysz się takiego gęstego podawania, zaciekawienia, właśnie wy wybicia się na tym Tinderze komediowym, mm -hmm. jak ty to mówisz. Ale są też ludzie, zauważyłem, którzy zyskują w dłuższych programach, że są. Ja na przykład e, uważam Maćka Adamczyka za taką osobę, że on na 10 minut e, nie rozpierdoli cię, Także po prostu przyjdziesz i na tych trasach macie jakby taki ok, ale jak przyjdziesz na jego długi program, to on cię zabiera w taką swoją podróż, to mm -hmm. ma jego rytm, to ma jego vibe, tak? to jest. To to się świetnie ogląda w dłuższym programie i tak się zastanawiam, że czy nie, nie zderzyłaś się trochę z czymś takim, że ty właśnie się dobrze czułaś i, i, i spełniałaś i ten rytm miał e, ten dłuższy program, a nagle w krótkim wchodzisz do innego zwierzęcia, po prostu musisz mieć inne, inny zestaw umiejętności i, 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 i z tym się po prostu zderzyłaś. Myślę, że tak. Myślę, że my z Maciekiem pod tym względem jesteśmy podobni po prostu. Uh -huh. Że, że lubiłem mieć taką, w sensie no też oczywiście Maciek mój serdeczny przyjaciel od podstawówki. Nie znamy się my bardzo się dobrze od podstawówki. Nie, absolutnie nie, no, ale wiesz, poznaliśmy się trochę, bo jednak w części syndromu sztokholmskiego towarzyszyłam mu, więc pierwszy raz byłam supportem czyimś. No, trochę tam rzeczy się wydarzyło. No Nagranie I, Twoje jest tak, z... I, i właśnie, tak. w z występu z Maciekiem. Tak, i to nagranie jest, więc pierwszy raz do różnych miast dzięki temu, że połączyło nas Stand -up Polska z Maćkiem. Więc myślę, że pod tym względem takiej podróży w programie i takiej witam w mojej opowieści, to mamy bardzo podobnie tutaj. Mm -hmm, no. Ja mam ja też taką myśl w ogóle, a propos tego, co mówiłaś. Do tej... Zdałem sobie sprawę, w sumie gadając teraz z tobą, że środowisko jakiekolwiek, czy stand upowe, czy tam hip hopowe, czy malarskie, cokolwiek, Jednocześnie daje ci dużo właśnie narzędzi pomagać, i ej, zrób to, tu masz takie rzeczy, możemy poburzować, powymyślać, ale jednocześnie skuwa cię w kajdany pewnego toku myślenia, że, mhm. że tak się robi. To, mhm. jest, to jest to, w jaki sposób robi się tą sztukę. I tak jak ty przyszłaś, tak właśnie tak z boku i nagle zrobiłaś godzinę dziesięć z dupy i, i to zaczęło działać, bo się nauczyłaś tego, tego robić, bo miałaś mhm. zupełnie z innej strony to wejście, bo miałaś fan i, i, i tak dalej to jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że chce coś takiego zrobić, to bym się popukał w głowie i powiedział, że w ogóle tak się nie robi, w ogóle przestań, co ty robisz, krzywdę sobie zrobisz, a to nie jest prawdą. I ja, się, ja teraz zdaję sobie sprawę, że ja jestem trochę w jakiś sposób ograniczony przez środowiskowe myślenie, w którym sam jestem, a da się rzeczy robić inaczej, o czym jeszcze nie mam pojęcia, bo można to po prostu nie wiedzieć, że tak się nie robi. Kurczę, wydaje mi się, że w ogóle, tak jak sobie wyobrażam, waszą perspektywę, waszą, czyli jakby no dobra, tych, no powiedzmy, osób, ym... Z, z jakby, które pierwsze rozwijały stand-up w Polsce, czyli Jerzego Kryszaka, Tak, i mnie. To, no to po prostu, wiesz, oczywiście nie budując żadnego waszego pomnika, nie wiadomo czego, no ale to jest taka praca u podstaw i bardzo, bardzo skrupulatne działanie. A ja na przykład sobie wybrałam inną ścieżkę, bo też nie miałam trochę innej do wyboru, bo też nikogo specjalnie nie znałam i nie wiedziałam, jak to można zrobić ale też teraz są jeszcze inne ścieżki, są osoby, które po prostu są bardzo popularne w internecie, na maksa, na maksa popularne tak. i kiedy one robią stand-up, nie wiem, jakiej on jest jakości, bo jakby nie chcę też wymieniać tych osób i tak dalej, nie jestem tutaj, wiesz, nie chcę, wszyscy robią na co mają ochotę, no. to jest moja nowa w ogóle dywiza, nikomu już nie powiem, co ma robić, tylko kurwa, po prostu bądźcie dobrzy dla siebie, bo jestem miła i jestem pastorką stand-upu, nie krzywdźcie ludzi, to no to jest po prostu jeszcze inna droga, że jesteś super popularny w internecie i mówisz, a teraz zapraszam na stand-up i masz jakieś kompletnie pełne sale, tak. więc już nawet z moja perspektywa sprzed sześciu lat i takiego, wiesz, cieszenia się każdą osobą, po było 30 osób, wow, wow, wow. a ktoś, kto zapracował sobie na jakąś popularność przez jakąś działalność komediową albo jakąś blogerską i tak dalej tak. i ma... Całe sale, nie wiadomo też na jaki program do końca. Może by zajebisty, a może taki, to jest moja historia no. i tak. No więc te ścieżki teraz już są bardzo różne, więc wydaje mi się, że taka bardzo kanoniczna ścieżka stand-upowa może być taka ograniczająca trochę. Tak, tak, y tak. Ale pewnie na każdym etapie dobrze jest, jeżeli ktoś zaczyna tak stawiać kogoś na ziemi, tak y go uziemić i powiedzieć, żeby ci nie odjebało po prostu. Bo jest też jednak tak dużo, wiesz, zrobisz parę rolek teraz, będziesz miał tam po prostu kilkadziesiąt tysięcy ludzi i będziesz miał poczucie, że właśnie zdobyłeś królestwo świata ta, ta. i może to być niebezpieczne no, dla ciebie i twoich przyjaciół. No. No, ja, ja gadałem z Bilgunem, Arjun Batarem, mhm. Bilgunem. Tak, I, tak. I on właśnie on zaczął robić stand up i mówił, że tam kilka bomb było ostrych mhm. i że tam musiał się ogarnąć. Potem pandemia przyszła, ale teraz chyba wraca znowu to robić. On ja właśnie jest takim przykładem takiego człowieka. Mhm. który nie robi stand-upu i nagle tak wiesz, tak do niego wskoczył, żeby też był śmieszny, itd. i tak dalej. I to też jest kompletnie inna ścieżka. I tam wiesz, ludzie, którzy zdobywają popularność na TikToku albo jest jakaś chyba pisarka. Karolina Radomska, czy jakaś taka? Yy, tak, tak. To też jest właśnie blogerka, ona robi Blogierka. bardzo dużo, tak. Okay. W sensie yy, takiego kontentu wideo-blogowego, ja nie wiem jak dobrze to określić, jeżeli chodzi o nomenklaturę. Tak. Ona z yy, i my się Potoskoje. spotkałyśmy, tak, w Comedy Central i wtedy właśnie. Yy, Totalnie na to zapracowała, żeby wiesz, y, to było też jej marzenie, żeby te, te, takiego rodzaju sztuki y, spróbować. No, no, no. I to już nie jest próba, tylko to jest jakby profesjonalna trasa. Tak, bo ona jeździ ze trzy no. lata czy coś takiego. No dobra, ale wracając do meritum. E, Agnieszka Matan, godzinny program. Tak. Nie nagrywa, jak do, dopracowuje. To jest grane. Na bieżąco, właśnie, ale przez to, że tych występów jest mało, no to raz, raz na miesiąc. W co to jest za ten Ale ja byłam przekonana, że to jest bardzo dużo, bo ja w ogóle nie mogłam z tego też zrozumieć, i jak to jest możliwe, żeby cały czas opowiadać to samo. Też, że, co, że byłam ze świata impro no i tak. jestem cały czas, czyli że cały czas wymyśla się coś nowego, to ja w ogóle jest jakimś czwartym, piątym razem. Miałam już poczucie, że ja oszukuję ludzi. Okay. Że ja nie przyszłam z niczym nowym, że ja w ogóle opowiadam to samo i to jest. Miałam takie bardzo silne poczucie oszukiwania, co przecież jest nieprawdą, no bo kurde, ludzie, którzy robią stand-up, mają swój program. Ludzie, którzy nagrali płytę, śpiewają piosenki z płyty. Nie Te sztuki śpiewają, teatralne. nie śpiewają, którzy mają spektakl teatralny nie wymyślają cały czas nowego spektaklu. No ale to impro trochę ci tak zmienia w ogóle sposób myślenia o tym, co się dzieje, co się powinno dziać na scenie, dziać się z ludźmi. No. No, ale wiesz, jakby tam jakąś nagrodę fajną na famie zdobyłam, takie różne małe rzeczy, które się wydarzały tam. Taką nagrodę na famie zdobyłam? Jakąś pierwszą w ogóle tam. Co? Wiesz, no, bo to było bardzo miłe. To była jedyna nagroda, jedyny konkurs, w którym wzięłam udział, ale. Yy, więc wiesz, ja powiedzmy, w ciągu dwóch lat byłam raz w Świnoujściu, raz byłam we Wrocławiu, Bartek Zalewski mnie zaprosił. Po, powiedzmy, byłam w jakichś trzech miastach Polski yy, 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 i mam takie. To jest naprawdę szczyt wszystkiego. To jest, to jest, to jest naprawdę szczyt wszystkiego, wszystkich moich potrzeb. Zrobiłam bardzo ciekawe rzeczy i postanawiam nagrać ten materiał, bo już skumałam, że te programy się nagrywa. Już czas. W ogóle nie myślałam o tym, że jeżeli chcesz nagrać program, to musisz przesłuchać tego programu, bo to, co może przejść na żywo. Kiedy masz to godzinę 10 spotkania z ludźmi, więc tam możesz na coś zaimprowizować, zadziąć się, czegoś nie powiedzieć albo powiedzieć dobra, kochania, teraz kurde zatańczę, bo taką mam ochotę. To już do programu musisz mieć jakiś taki wiem, co mówię, i to jest naprawdę dobrze przygotowane. I też zastanowić się, jak będzie wyglądał obrazek. Że to nie jest tak, że po prostu włączasz se kamerę gdziekolwiek, a ja jakby występowałam w resorcie, więc zaprosiłam takiego kolegę i w tym resorcie on to nagrał. I, i ja jeszcze w ogóle też nie zadbam o publiczność, bo to już był taki trzeci rok bilansu trzydziestolatki, więc już wszystkie osoby, które się miały dowiedzieć o tym w Warszawie, yy, yy, obejrzały to w zasadzie. Więc było tak ze 30 osób, i w ogóle pierwsze dwa rzędy były puste. No i ja to nagrałam. Na dwie kamery, więc była to produkcja. To, to, już, jest, to tak. już jest chociaż tyle, dobrze. Nawet nieźle, jakby nie najgorzej wyglądałam, ale... Um... Tak, piwnica resortu bez żadnych świateł i bez żadnego zastanowienia się nad scenografią wyglądała naprawdę, jakby ktoś mnie więził w piwniczce Fritzla, a ja tam po prostu na kamerze nagrałam dla siebie stand-up i dla szczurów. Yy, jakaś, <laughs> jakieś włosy jednej baby, chyba Magdy Łuczak w ogóle, do, dziękuję Ci Magda, że kiedyś tego posłuchasz, że siedziałaś w pierwszym rzędzie i twoja uśmiechnięta twarz ze mną hmm. tam korespondowała. Jakiś piesek tam szczekał i jacyś ludzie z tyłu, których nie było słychać i widać, więc ja mówię do pustej sali, no i ten program został nagrany i też podzieliłam go na bity, bo wiedziałam, że może poszczególne będę wrzucała. Chryste, panie, to już to chociaż tyle. Tak, no ale odkryłam wtedy, że ja strasznie długo dowożę to, że to jest tak, mówię, 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 a, to będzie o tym historia, potem jest taka część, że o, ciekawa historia i są żarty i jakiś ten, a potem nie, płęty. Właściwie we wszystkich tych bitach <grym> nie było puenty, tylko było takie Okej, okay, no dobra, to teraz jakby taki temat. Macie pracę i teraz coś o pracy, coś tam, coś tam. Że ja w ogóle nie, nie miałam zakończeń tych programów, czyli tych bitów, i one się nie nadawały specjalnie do tego, żeby je umieścić w internecie. Na pewno nie w całości, bo w całości, no to po prostu baba w sukni w ciemnej piwnicy bardzo długo opowiada historię, które mnie nudziły, że ja nie byłam w stanie tego oglądać. Więc ja mam ten materiał oczywiście na swoich dyskach, ze dwa. No i wiesz, i teraz jeszcze jedna rzecz. Promocja materiału. Nawet jeżeli wyrzucasz właśnie parę minut czy dziesięć, no to przecież tam się robi szum dookoła tego. Ja mam takie, no dobra, założę sobie YouTube. Tam mam, nie mam jeszcze subskrybentów, ale na pewno oni tam dotrą. No więc, a nie, nawet chyba nie usiłuję, <gry> nawet. Myślę, że to na powiedz, wszystko było. Do jednej bramki resortu komedii, więc to też było na resort komedii, nie na mnie. Mm -hmm. No i tam po prostu było kilka tysięcy wyświetleń. Takie, ja pierdolę zajebiście. Wow! Wow! 10 tysięcy ludzi to obejrzało, ja, miałam szoku, ja byłam w szoku, że tyle było odsłon. A potem na przykład gadałam sobie z kimś ze stand uperów, i ktoś mówi, no wróciłem program, Wie, tylko, kurwa, tylko 200 tysięcy. Ja tak takie, słucham. <laughs> Jakby hej, hej. Bo wiesz. Tak bardzo, ja myślę, że nie jest tak, że jestem głupia, no nie? Albo, że naprawdę naiwna. mam 10 lat, albo no, jestem naiwna. Mam 10 lat i ja nie wiem jakby w ogóle, gdzie jestem. ja stand. się, myślę, że ja sobie wyłączyłam wiele rzeczy, żeby w ogóle się nie martwić przegraną, wygraną sytuacją porażki, tylko żeby mieć taki czysty, czystą zabawę mm, i żeby też się nie stresować tym. Dobra, nagrałam, a tylko 10 tysięcy osób obejrzało. No, mm. każda osoba, która... Ma ochotę na różne osiągnięcia. wie, że te 10 tysięcy osób to nie jest wiele wyświetleń, um, ale ja byłam z tego bardzo zadowolona. Nikt też nie napisał jakichś strasznych rzeczy. Parę osób tam, że trochę nudno, albo ktoś napisał, wygląda jak moja babcia, y, ale były jakieś miłe komentarze też. I, y, I ze dwa materiały wrzuciłam takie obyczajowe o super parach i o czymś tam. Y, i, no I to był mój pierwszy taki, powiedzmy, jakby całość takiej historii, od open mic'ów przez zakończone na nagraniach. Ale część tych rzeczy nigdy nie była napisana. I w, ja, ogóle? w ogóle. No. To jest dla mnie tak niedoskonałe. Jest to bezczelne, nie, bo nie mam takie, wiesz, co to było tak zajebiste, a ja tego nigdy nie napisałam. Tak, jakieś to jest. jest tu. To jest po prostu. Mm, Jakiś, jakiś, na pewno, no bo ja też w ogóle teraz już od kilku lat zajmuję się pisaniem, także piszę scenariusze. Aha. Um, I to brzmi, chciałam to po prostu powiedzieć, bo to brzmi bardzo atrakcyjnie, ale wszystkie rzeczy, przyszłością... które chciałyby pisać, kochani, to jest atrakcyjne przez chwilę. Ale potem jest tak, że piszecie różne rzeczy, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną wyprodukowane. Warz ja na tym lata. I że na tym lata, ale ja jeszcze jestem ja mam nadzieję, że może przed 40 coś zostanie wyprodukowane. No ale ja mam taki styl, że ja po prostu bardzo lubię pisać na ostatnią chwilę, potrzebuję dużo adrenaliny i trochę takiego strachu, więc to przygotowanie stand-upu też tak często wygląda, więc ja raczej przed tym No motywuje, występ motywuje. Bardzo, bardzo motywuje. Głupie to jest. Jeżeli ktoś teraz też tego będzie słuchał, bo chciałby się czegoś dowiedzieć, bo pisze, nie pisanie jest głupie, Yy, na szczęście tam w jakimś momencie też się pojawiło Comedy central, które wymagało ode mnie napisania rzeczy. Tutaj, tak, bo nie wymagają. i Dzięki temu ja też zyskałam parę bitów napisanych, że ja mogę się do tego odnieść, a nie jakiegoś chaotycznego zeszytu, gdzie po prostu jest wypierdziane coś tam, jakieś słowo, strzałki i, mm, i trochę się nauczyłam, trochę się spresja. to dobra, rozwałam. a czy możemy coś puścić z tamtego okresu? Tak, no możemy zobaczyć y, właśnie materiały, które, bo to jest, bo tak jak właśnie prosiłeś mnie o nagrania, tak. i naprawdę to nie jest tak, że ja mam nagrania, ale są tak złe, że nigdy ich nie pokażę, bo jakby były, to by mnie pokazała. Y, to, są, to jest jedyne nagranie materiału. Czy to są kryte, czy to Ym, są? Yy, yy, wiesz to... co? Już tutaj patrzymy. Tak, o. I chciałabym też, żebyśmy zobaczyli kawet Porwolna z kosmiti, bo to jest jeszcze inna historia. No ale powiedzmy, woda po cieciorce, nie? O, i to jest. O, bo Są jakieś. Spauzuj, spauzuj, dobra. Aha, aha, są i, jakieś głowy. No. Y, no, ale to jest mniej więcej. Ten, I to jest. I tak wyglądało całe nagranie. To jest fragment e, halotaksji. Halotaksji, tak. Dobrze. Tego tak I... mojego po prostu y, programu życia. Woda po cieciorce. Tak się nazywa, tak. Dobra, to jedziemy. Dlaczego to spacją połózujesz? jakbyś Dobrze. coś chciała skomentować, bo ja żebyśmy nie, będę, nie gadali na jak na, na, na leci nagranie. Ja się, nie, to A, się nie będę wstydziła. Prak. To jest normalny To jest tak. element tego podcastu. Ja, że... ja, masz fajne tutaj. Jezu, masz taki elektro. Jezu. Tak, to jest, to jest w, w, w komputerze, daje. tak. E, przyszłość. Mhm. W świecie ludzi sukcesu, wszyscy jesteśmy ludźmi sukcesu i trochę trudno jest, coraz trudniej, im jest się starszym, na spotkaniu ze znajomymi tak po prostu powiedzieć, że coś się pierdoli, że coś jest nie tak. Wszystko powinno być w porządku albo w miarę okej, okay. I mamy takie tematy jako dorośli zastępcze. Żeby spędzić ze sobą kilka godzin, żeby wszyscy mieli wrażenie, że to była świetna rozmowa, wspaniały wieczór, wszyscy byli zaangażowani w rozmowę, a jednocześnie wychodzicie z tego spotkania i macie wrażenie, że niczego żeście się nie dowiedzieli o nikim. Jakie to są tematy zastępcze? Jakie tematy zastępcze mogą mieć dorośli? Możemy zaznajomić. No, i właśnie, jeszcze tak. <gry> To jest w ogóle bardzo fajna historia ja ci ją teraz opowiem, to są 3 nie, minuty 30 ja chcę to sekund, nie, ja ci ją opowiem nie. w 10 sekund. Ale no właśnie, ale wiesz dlaczego ja bo 40 sekund i tak, jest, jest wstęp, mam tak, tak, takie wow. Tak to... i wiesz, ja, i to jest mój ostatni występ, albo przede, jakby, no, jeden z ostatnich, nagranie po trzech latach. I ja mówię w taki sposób, to daje bardzo dużo słów, które są kompletnie niepotrzebne. No wiem, ale po to się Girl, właśnie nagrywa. Do no tak, dokładnie. dokładnie. Więc ja musiałam trzy lata, wiesz, czekać na to nagranie po prostu, więc... Yy, ale przyjdziemy całość, tak? Jedziemy no, całość, Agnieszka. ja potem ci podsumuję to w jednym zdaniu. więc. Yy. Dobra. No właśnie, ale o to chodzi, właśnie mi... Szczerze, trochę na tym zależy, żeby mm. zobaczyć, że ej, zobacz, 40 sekund gadasz tak. i mm -hmm. to jest cały premis, powiedziany ten, zaowalowany, a dałoby się go może ociosać w jedno, maks dwa zdania no maxa. do 10 sekund. No maxa. To nie jest konkurs, jeśli nie mam nagród, ani nie ma złych odpowiedzi, naprawdę. No rozmawiacie państwo z kimś. To, yy, to o czym rozmawiają dorośli? O psach, psiaki, masunia i tak dalej. Tak, psiaki są bardzo, yy, yy, bardzo takie czasochłonne, dużo czasu mogą zająć zwierzęta. Co jeszcze? Dzieci, dzieci oczywiście. Dzieci. Co co? Diety, 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 tak. Właśnie, niestety kulinarne. przepisy kulinarne dokładnie. Jednak w moim rankingu wygrywają diety, jedzenie i przepisy kulinarne, bo jednak dzieci nie wszyscy mają na mieszkanie nie każdego stać i komuś może być przykro na spotkaniu, ale jedzą wszyscy. Jedzą wszyscy, to jest najbardziej... Minus 21 śmiech, to jest... E... Mhm. Ale właśnie o to mi chodzi, ty się nie śpieszysz, ty... to jest takie spotkanie, jest, to jest, jest spotkanie! Jestem na spotkaniu! Jest na spotkaniu! Może przez to, że ja kiedyś byłam bardzo religijna przez jakieś pierwsze 20 lat mojego życia, może gdybym była z Ameryki, mojej ulubionej, może ja będę być pastorką? Coś takiego, no. Może ja taki być vibe, pastorką? Taki może, kurwa, Christian Szymon, youth. Szymon Hołownia powinien mnie tam zatrudnić, żeby mu rozgrzewać spotkanie. <laughs> właśnie może chrześcijański stand-up myślałaś o tym, żeby taką Nie niszę... absolutnie w, innej, w, w po innej stronie mocy, ale y, mogłabym oszukiwać dobrze, wiemy o czym opowiadać to jest najbardziej po prostu taka egalitarna sprawa, jedzenie Jedzenie, możemy rozmawiać o jedzeniu godzinami. Kto był w jakiej knajpie, kto dał ile gwiazdek, diety, D jedzenie, które leczy, jedzenie, które kiedyś leczyło, a teraz zabija, jedzenie, które zabija, ale będzie leczyć już wkrótce. Jedzenie bez jedzenia. S był żart. Był żart, tak? Był żart, był napisany żart? żart. Jest dobrze, tak. bardzo ładnie. Minuta 40, bardzo dobrze. Surowe jedzenie, jedzenie bez węglowodanów, jedzenie bez bardzo wielu innych składników jedzenia. Godzinami i trudno jest, wyobraźcie sobie na tym spotkaniu, a dajmy nawet tę idealną Anię, bo może ona nie jest taka idealna. I siedzi Ania przy stole z koleżankami, z kolegami. <grym> I chciałaby coś powiedzieć, bo coś jest nie tak w jej życiu. Na przy... O, na przykład Ania wyszła po maturze za mąż, nienawidzi swojego męża już, koło trzydziestki. I chciałaby powiedzieć, że ma romans, ale nie, 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 nie. Teraz gluten, brak glutenu, tutaj jest dyskusja, poważna debata oksfordzka przy stole, czy to jednak jest spisek, czy nie jest spisek. Ania próbuje jednak, próbuje się przebić. Wierzę w to, że to się uda, gdzieś między sushi a ramenem. I już prawie jest w stanie powiedzieć znajomym, że jest nieszczęśliwa, że coś jest nie tak, ale niestety przy stole nagle ktoś bardzo poważnie ogłasza. Że jeżeli nie jesz jajek, bo jesteś na diecie wegańskiej, a chciałbyś sobie ubić z jakiegoś powodu pianę z jajek, na przykład do tortu, który robisz często, to możesz ubić wodę po cieciorce. I wszyscy są w szoku! Woda po cieciorce, naprawdę? Jak to jest możliwe! Stary, woda po cieciorce, to zajebiste, niesamowite woda po cieciorce. I Ania. Ania utonęła w wodzie po cieciorce, przykryła ją, w ogóle to, chodzi w pianie, nie ma już ani, nieważne jej małżeństwo. Nie chce, Ania ubija wodę po cieciorce, będzie zadowolona, torty se, kurwa, będzie robić, będzie ekstra. Swoją drogą to jest ciekawe, naprawdę. Jak to jest możliwe, że ktoś stwierdził, że da się z wody po cieciorce, ubijał wszystko? Nie wiem. Gdzie, kiedy był ten pierwszy moment? Ubijał wodę, potem wodę po cieciorce. Nie no, wiem, nie, to jest no. ciekawe. Jak znacie kogoś, kto to wymyślił, to. Można mu dać jakąś nagrodę. Pięknie to rośnie. To tutaj, słuchaj, jest do wypierdolenia ze dwie minuty z tego co. No, to ale... no właśnie tak jest. Bo wiesz, cały przekaz i jak ja tam się denerwuję, wiesz, to są różne moje, jakby, tak. prawdziwe historie. Tam jest jakaś bardzo smutna prawda też yy, w tym wszystkim. Tak. Yy, ale dojście do tego jest tak długie. O i Jezu. Tak, I wszystkie te bity tak wyglądają. Więc jak ja to obejrzałam, to miałam takie... Bo mi bardzo przy... W sensie wiesz, moje życie się nie skończyło. Świat nie czekał na to, kiedy Oczywiście, będzie tak, program tak. Agnieszki Matan. Czekamy, Dwa. po tak. prostu bijemy tam, jakby stukamy w bramę i konnica tam jedzie po ciebie, ale no. um, byłam bardzo zaskoczona że to jednak tak brzmi, bo ja po prostu, wiesz, mając cały ten statek kosmiczny, wsiadam, zakładam kask, widam, jedziemy. Tak, tak, to ja po tak. prostu jechałam, jechałam, jechałam i oczywiście, jak też było więcej osób, tam było więcej interakcji, były o wiele lepsze występy, bo to w ogóle nie był najlepszy, ale mm, tutaj jest kompletnie miła pani, że i wiesz, jak to jest w całości, to to, to, to wszystko jeszcze się dało sprzedać, ale jeżeli ja idę na stand-up y na Open Mike up Polska z wodą po cieciorce. To nie dziwne, że ci ludzie mają takie. Girl. Jakby tak. pozdrawiamy cię serdecznie, tak. Paniusiu. I tu nie chodzi o to, czy Paniusiu, czy byłabym chłopakiem, dziewczyną, kimkolwiek. Ty masz dwie minuty do pojutrze. Po prostu jestem osobą, która opowiada jakiś. Takie rzeczy bez żadnych emocji, jakąś taką, wiesz, kapitan obwiózł, ludzie rozmawiają mm, o jedzeniu. Nie, to nie jest tak, że, bo, to, bo, bo zobacz, to jest fajne, to jest intonacyjnie, jesteś zaangażowana. Z nami, tutaj, z nami, tutaj. W, 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 Tak, to jest takie, to jest wszystko intonacyjnie, dobrze w, opowiedziane, ale... Tam no nie ma żartów, ty cały czas się zbierasz do tego ostatniej powiedzmy tam minuty, nawet nie całej, kiedy już tutaj się zaczyna ta woda po ciesiorce. Tutaj w ogóle jak słucham tego, to jest tak zmarnowany, kurde, na piękny akta od tej Ani, która się mhm. może przebijać, bo ty mówisz cały czas o niej w narracyjnej formie, że i siedzi Ania przy stole, z koleżankami, z kolegami. I ja bym już tutaj... I co ona mówi? Weź mm -hmm. coś powiedz, powiedz jako Ania jak coś. Ania, no. A ty cały czas mówisz, że Ania siedzi, nie może mm -hmm. się przebić i tak dalej. I też jak zbiera, zbiera, ona takie, dawaj Anie ja chcę Ania już zobaczyć. Ania mówi, jak ona ma głos, jak tak. ona, też próbuje... Tak, no. Tak, tak. I tutaj, tu, jakbyś to wsadziła tutaj, miała super coś o Ani, to mm -hmm. by też coś powiedział o jej postaci, o niej i tak dalej, nie? I no. mi się wydaje, że właśnie... Yy, no nagrywanie to jest, kurwa, clue. To jest. Ale to jest niesamowite. To musiało być też niesamowite doświadczenie dla ciebie, że, wiesz, po tylu latach, po trzech, wiesz, nagle odkrywasz, o, to można zrobić ten. I, i jakie jaki miałaś potem e, przemyślenia? Wiesz, oczywiście to się nie zmieniło u mnie, że ja to nagrywam. To nie? się nie zmieniło. Nie? nie, nie naprawdę? Nie, nie, nie zmieniło się. Wydaje mi się, że to jest mój jakiś bardzo duży strach przed taką, przed takim konfrontowaniem się. jednak wolę sytuacje żywiołowe, ale... Mam już świadomość, że warto nagrywać, stanę się profesjonalna. Po prostu, wiesz, oczywiście zmieniło się też to, że um, jakby moje życie nie wybuchło um, tak artystycznie, że stałam się znaną standuperką. Myślę, że wiele osób, które ma takie poznajemy Co? się teraz, ale ja witam serdecznie, <laughs> bardzo mi miło. Um, ale jednak, jakby występowałam trochę częściej, czasami mogłam zarobić jakieś pieniądze, czasami no, też... Tak, pieniądze wiesz, no zaczęłaś ze standupu, no. Yy, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc oczywiście też zaczęłam jakby interesować się w ogóle sceną polską. Ja ją dosyć mocno śledzę w ogóle, bardzo śledzę też jakby jak występy dziewczyn, no one są dla mnie bardzo inspirujące w ogóle, byśmy się łatwiej zidentyfikować jednak no. z dziewczynami i uważam, że naprawdę robi, są bardzo pracowite i robią mega robotę, ale też mnóstwo ludzi po prostu bez względu na płeć robi dobrą robotę yy, i też dużo osób jakimś fuksem staje się popularne, jakby są popularne te osoby. Um, więc, um, um, ale zaczęło to, zaczął to być częścią, jakby stand up zaczął być częścią mojej pracy też, już takiej, że mogę zarobić pieniądze i tak. mam jakieś oczekiwania się zaczęły, moje własne, że może więcej, że może większa sala, że może więcej osób, że może jacyś, że może ja jednak, jakbym pojechała kiedyś do Olkusza albo do Inowrocławia, to może jakaś jedna osoba mnie tam rozpozna i tak dalej. A jakby to, było, jakby to była trasa, no że wiesz, po prostu jakiś i oczywiście nie mam odpowiedzi, bo jak widzisz i, i nie śledzisz na pewno mojego życia, ale zauważyłeś, że nie jestem w wielkiej trasie ze swoim nowym programem, no ale różne rzeczy yy, zrobiłam, no nawet takie, tak. że ja nie miałam takich rzeczy jak fanpage. Ja po prostu, mój, mój trochę strach i jakaś taka niechęć i jakby taka obawa, że boże, no to po prostu co ja będę pajacować? No musisz zmienić to, no dobra, stara, ale chcesz występować i być artystką, no to pajacuj, rób se rzeczy. Więc na przykład, wiesz, ja założyłam swój fanpage dwa lata temu pandemii. W, y, y, tuż, właśnie, no i właśnie, to jest bardzo ważny moment, o którym chciałam powiedzieć, bo ja przemyślałam to, jakby zdecydowałam się na jakąś, tak zrobiłam sobie nawet plan, miałam przez dwa miesiące dziewczynę, która trochę była moją menadżerką nawet, więc w ogóle podeszłam profesjonalnie i miałam, i to było właśnie po pierwszej fali pandemicznej, Aha. 2020 jesienią, ta jesień 2020 to miało być moje nowe rozdanie. Zmieniłam też swoją sytuację zawodową, przestałam y, y, współorganizować resort komedii, czyli tak oddałam dziecko jakby w inne ręce. No trudno I co być w ogóle menadżerem. I... Co w ogóle spowodowało, ogromny jakby, o, że miałam ogromnie dużo czasu i nowych w ogóle możliwości takich do no, dobra. Wstaję rano w poniedziałek i nie muszę ogarniać spektakli, rozmawiać z artystami, bardzo wielu rzeczy co było bardzo ciekawą pracą, ale to było jednak służenie bardzo wielu osobom, a tam gdzieś przemycanie też mnie, więc... I miałam takie, dobra, zaczynam, napisałam nowy program. Oczywiście w starym stylu, coś tam z jakiegoś open coś wzięłam z bilansu, wzięłam ze dwie rzeczy z bilansu, co już w ogóle uważam za jakieś oszustwo kompletne, ale on nie był opublikowany, więc jakieś jeszcze tam zmienione bity, które cały czas dla mnie były... E, dobra, przepraszam, bo to dużo dygresji i tak się cieszę, że mogę o tym opowiedzieć, bo to jest pierwszy raz rozmowa na ten temat, więc czuję się jak na spotkaniu z ciekawym człowiekiem. Nie wyłączajcie, <grym> będę pokazać cię, <cica grym> potem. E, ja też pokażę, e, się, żeby było Bo róbno. dostałam po raz pierwszy informację od kogoś, zaproszenie do tego, że tam dobra, dobra, kiedy pokażesz cycki? Bardzo się ucieszyłam, bo to dostają profesjonalne osoby, przyznane takie wiadomości, ja nigdy nie dostałam, więc miałam takie... No oczywiście zablokowałam tę osobę, ale, yy, no ale to, to było takie, yy, jestem gwiazdą, jestem znanym człowiekiem. Ja dostałem dickpika, kurwa. Okej. Okay. Bo się pochwaliłem na jednym podcaście, że, że nie wiem jakie to jest uczucie, że to jest dziwne musi być i koleś mm. mi wysłał fiuta i powiem ci, uch, mm -hmm. czujesz się, jakby ktoś zgwałcił ci telefon. To jest mm -hmm. straszne uczucie, nie polecam, nie, 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 nie róbcie tego, to jest... I ja temat oceanu. To jest w ogóle tak, otwierają mi się takie drzwiczki, i tam jest temat oceanu, bardzo wiele przemyśleń na ten temat. No. Y Albo zapytajcie, jeżeli naprawdę uważacie, Halo. że macie świetnego penisa i że warto, penisa? żeby osoba, którą lubicie ze sceny go obejrzała, bo może tak jest na przykład, to warto zapytać. Tak, ja, po, ja też poproszę. Ty ale warto jeszcze, zapytaj... ale, a, a, a cycki dostałaś kiedyś? Y i nie, nie dostałam. Hmm. Ja też nie, jakby... nie dostałam. I y, zarówno gdybym chciała, to chętnie przyjmę zdjęcie penisa albo czyjś cycków, y, tylko warto jakby ktoś uprzedził. To tak, to mi się wydaje, że to trzeba Bo Dlaczego ja mam akurat je oglądać i czemu teraz ten? Ale myślę, że ze wszystkich organów Piersi mają fajni, no najlepszy w ogóle, najco najbardziej fotogeniczne, jednak. Tak, tak, Tam tak. potem już trudniej jest. Potem już to gorszy. już to jest są górki. oświetlenie, no, ciężkie sprawy, to ciężko, ciężko, naprawdę. Musimy w dygresję wpadnąć. Czekaj, czemu o tym mówiliśmy, że dostałeś poproszenie o cycki? O cycki. Na osoba i jestem, yy, jestem na ścieżce. Dobrze, na, wchodzę na bardziej profesjonalną ścieżkę, przynajmniej w moim mniemaniu, jednocześnie cały czas przygotowując program w starym stylu i ten program się nazywał Języki obcych. Aha. I on był takim jakimś przekrojem przez różne rzeczy między pierwszą pandemią i trochę, bo trochę zaczęła też. Yy, Szaleć, jakby wiesz, no pandemia była dla wszystkich trudna. No, chyba, że ktoś nie zauważył, że jest pandemia i ją negował cały czas, ale nie miał swoje podziemne życie. Yy, ale zaczęła się też Polska bardzo, tak, taki po prostu, no zaczął się taki koszmar wszystkiego, że jak już przeżyliśmy, a twoi dziadkowie na szczęście nie trafili pod respirator, to nagle ludzie, na przykład queerowie, są bici na ulicach. A jakby różne rzeczy, takie, jeżeli chodzi o w ogóle takie życie społeczne, no to nie jest tak, że. Ja jestem najbardziej wrażliwa na to, jestem jedyną osobą, która przez to jest zniszczona, ale to są dla mnie bardzo ważne rzeczy, w sensie nagle to miejsce, w którym żyję jest dla mnie ważne i jest to trudna miłość, ale nie mieszkam z jakiegoś powodu w Amsterdamie albo w Nowym Jorku, nie tylko dlatego, że mnie nie stać albo, że nie mam innego zawodu, ale no, mówię po polsku, jestem z tego kraju, z tu się urodziłam i chciałabym tu zostać raczej, nie chciałabym wyjeżdżać. Więc nagle takie gongi po prostu. Ja, yy, I teraz, bo to jest długa dygresja, ale przejdę. jak w wodzie po ciciorce do sedna. <grym> Więc dwie minuty do wyjebania. Po pandemii zaczynam nowe życie. Zakładam tak. fanpage, Masz menadżerkę. Mam, nowy, mam menadżerkę i zakładam po prostu i mam program języki obcych. I w październiku robię coś innego niż wcześniej, czyli zamiast wielka premiera, coś tam, robię sobie test materiału. Więc przynajmniej robię tak, że słuchajcie, to jest darmowa, w ogóle czytam jakaś za 10 zł, pra, pra premiera. Z Bardzo informacją, ważne. że to jest po prostu moje przygotowanie i teraz sobie wszystko sprawdzimy. I nagrywam to od razu. Więc naprawdę jakby order profesjonalnej to osoby, jest, tak, o, o wszystkie korona. ordery tam, yy, Jan Janklosi. I ja to nagrywam. Robię dwa, dwa razy występuje, yy, i jest kolejna fala pandemii. O. Jest kolejna fala pandemii, i zaczynają się czarne protesty. Czyli zaczynasz być w koszmarze. Bo oprócz tego, tam mam jeszcze jakieś różne sytuacje, trudności yy, takie osobiste. Mam bardzo taki trudny moment w życiu. Zaczyna się yy, fala pandemii i taka. Kurde, że nie wiadomo, kiedy znowu ona się skończy, jest jesień i jest taka taka jest najgorzej. W sensie tak opowiem wszystkim, jakby wszyscy byli w piątce, bo tylko ja tam byłam i przeżywałam to wszystko. Nikt nie wie, o co ci chodzi. I, I są czarne protesty, więc nawet kiedy sobie zaplanowałam, no dobra, to może będę tak w domu streamowała i robiła rzeczy, na przykład. Czytałam autobiografię Dirka Rosmana czasami. Bo on napisał książkę o sobie. Ona była w Rosmanie, ja ją kupiłam, bo byłam bardzo ciekawa, i tam mm, czytałam jej fragmenty, więc to były jakieś moje takie małe, małe streamingi, ale no, co wieczór przez i, od października do grudnia albo co drugi wieczór jest tak, że na ulicy kogoś ktoś bije, jakieś moje koleżanki są zamknięte, jakieś okropne rzeczy się dzieją i albo możesz zdecydować czy wychodzisz, czy jednak już masz dosyć. I to w ogóle dla mnie to jakby był czas yy, końca świata. W sensie dla mnie się wszystko skończyło, była pandemia, skończyła się w ogóle jak Miałam takie wrażenie, jakby się skończyło jakieś dzieciństwo i niewinność. Mhm. Taka, że możesz sobie wyjść opowiedzieć po cieciorzu, bo tam po prostu coś tam, a pary to coś tam. A tu nagle taki kurwa dół, taki dół największy. I no i dla mnie to jest taka bardzo duże takie wejście w taką prawdziwą dorosłość w ogóle. Bardzo się dużo rzeczy zmieniło dookoła mnie. Ja się bardzo zmieniłam przez te dwa lata. No ale, więc ja tego programu. Tych języków obcych już nigdy nie powiedziałam. Co ty gadasz? To jest wielka... Słuchajcie, kto wtedy był, to... Yy, Unikat. Ja, czyli ja miałam trzy programy, a to jest program, który tylko dwa razy był jako taka pra-premiera bo przez ten kolejny rok, zanim tam po prostu wszystko się odmroziło, a ja się trochę tak, wiesz... Ocknęłam o czoł jakby o może oczołgałam, co za słowo, Od no. y otrzepałam tak. z tych gongów Polski, z bycia kobietą w Polsce, jakby z tego wszystkiego, co tutaj było zaproponowane przez świat, w którym żyję, y to ja już chciałam opowiadać też o innych rzeczach. I nie jest tak, że teraz mój program jest taki y tylko na jakiś jeden konkretny temat, zwłaszcza, że jeszcze nie powstał cały program, ale... Y y y w tym czasie nie było tak, że się nic nie działo, bo były nagrania do Comedy Central, i Comedy Central jakoś wtedy bardzo postawiło na kobiety też. Mhm. I był taki czas, że Comedy Central organizował różne wywiady, żeby się wypowiadać i opowiadać o stand-upie. A, a, um, a myślę, że chodzi o to, że tam o, o coś tam o świecie, coś tam. A były takie też, że tam reparuje tam, tam, świat, więc ta, też miałam tam świat, po ta, prostu ta, ta. z Olą Petrus rozmawialiśmy o tym, jak, jakby jak zniszczyć homofobię generalnie i jak sobie z tym poradzić. Um, I. Ja w jakimś wywiadzie dla Interi po prostu myślałam, że to będzie wywiad o stand-upie, ale też były czarne protesty, więc zostałam zapytana i według mnie powiedziałam jakieś takie najprostsze rzeczy też. Wiesz, że to, to była nowość. Ja nie miałam wszystkiego bardzo gruntownie przemyślanego i, no. z, y, ale też no po prostu powiedziałam to, co czuję, i wiesz, to W sensie nie będę teraz tego opowiadać, żeby tego nie wycinać. Jak ktoś będzie chciał, to sobie to znajdzie, po prostu świetlić to, rd... to. Ale y, nagle ludzie na ulicach byli bardzo agresywni, i jeżeli ty szedłeś z transparentem, to po prostu bardzo dużo osób mogło cię obrazić i się bardzo dziwne rzeczy działy. I ja o tym opowiedziałam. I na tej interi jakiś tysiąc komentarzy w stylu jebsie, lewacka, kurwo po prostu. I wtedy um, to jakby miało takie konsekwencje, że jedyne te mikro baby materiały, te niewinne cieciorki, i tak dalej, tam mi wjechała husaria polska i tam po prostu husarze, wiesz, ja nie wiem, czy husarze się umawiają, mam takie dobra, kurwa, teraz niszczymy tę osobę, chłopaki, jakby wstawajcie z kibla i wjeżdżamy na Agnieszki Matan. No, ale było to dla mnie o tyle, wiesz, to nie jest takie, jakby nie jest, nie, nie może, jakby może ci być przykro, ale nie warto, żeby ci było przykro, że ktoś ci coś niemiłego napisze, ale jest to trudne, jeżeli ty masz jeszcze taką nieugruntowaną pozycję i tych ludzi w ogóle jest niewiele online gdzieś tak. przy tobie, i masz po prostu 20 subskrybentów yy, i dwa komentarze: dobra, tam dobry materiał, a 20 komentarzy co za gówno. I to jest, wiesz. A bo ty miałaś to by pod filmikami atakowali. A, i ee, Ja po prostu to była taka nierówność, i to nie straszny było związane. Tak, i nie związane w ogóle z czymkolwiek, co tam mogłoby się wydarzać, tylko po prostu z tym, żeby. Yy, i oczywiście ja tego doświadczam w jakiejś mikroskali, bo to nie jest tak, że ktokolwiek był by zainteresowany mną dłużej niż jedną dobę na przykład. Ta, Wiesz, ta, 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 ta. Poza tym, moja działalność artystyczna no jest jakby bardzo połączona też z moją codzienną działalnością. No i ja jakby łączę pewną rodzaj, pewien rodzaj jakiejś aktywności społecznej, ale no bycie aktywistką to nie jest mój główny zawód albo rzecz, którą się zajmuję na co dzień. Tak. Po prostu jestem człowiekiem. Ale się wypowiedziałaś i to tak. już zadziałało. I za to, że się wypowiedziałam, dostałam karę. Ja się chyba jeszcze z raz wypowiedziałam. No bo trudno się było nie wypowiadać. I za każdym razem było tak... Ale to jest interia, to jesteś w przestrzeni um, publicznej. Tak jakbyś, wiesz, stanęła na, pa na patelni tam w centrum Warszawy i zaczęła, wiesz, wy wygłaszać. To jest tak. na bardzo randomowych ale ludzi. Ale bardzo... Yy, ja bardzo jakoś tak yy, yy, bez... I to znowu wynawia naiwność, bo ja po prostu nie zdawałam sobie sprawy co się wydarzy, jak się wypowiadasz, bo oczywiście wiesz, udzielam jakiejś, jakby zawsze przy jakiejś aktywności artystycznej czy prowadzeniu resortu czy przy innych, często byłam w radiu, coś tam, ale to zawsze były rzeczy takie w stylu opowiadamy o spektaklu, bye bye, no nie nikt tak, mnie nie pytał tak, tak, o moje tak, poglądy, tak. które teraz no jakby są jakieś jakąś absolutną, którą możesz ciąć sobie ręce i się wykrwawiać. Mm. Więc to, co chciałam powiedzieć, to właśnie taki kolejny stopień naiwności, że yy, na tyle jednak to było nieprzyjemne i mnie przeraziło, że ja przez jakiś czas myślałam o tym, Czyli ja bym chciała robić stand-up, bo ja bym chciała robić stand-up dla wszystkich tak. i moich wszystkich ludzi, którzy akurat trafią na mój występ, traktować z takim samym szacunkiem, wiedząc, że na widowni będzie siedziało, będą się działo sobie queerowe, może będzie się działa, siedział konfederata i wielki, nie wiem, fan <ścoughs> yy, nie wiem yy, korwina. Yy, ko, no, jakby korwina, czyli jakby stonoga, jego, no. jego no. istonogi. To, to. Yy, Yy, nie kieruję tego, wiesz, jakby, nie zastanawiam się nad jakąś, jakby nie myślę tak koniunkturalnie, jak zrobić, że wszyscy, no jestem sobą, mam swoje poglądy, mój świat jest queerowy, mój świat jest, jakby, staram się być dobrą osobą i nikogo nie krzywdzić, jednocześnie, no, mam jakieś swoje granice po prostu, jakieś swoje określone poglądy, ale trochę się zamknęłam w sobie, trochę mi Polska, husarze i to wszystko dało tak, że musiałam się tak zastanowić, ja pierdolę. Jak ja mam funkcjonować i jak prowadzić działalność komediową, jeżeli Polska się nigdy nie zmieni i jest tym miejscem? Um, I trochę mi pomogły, pomogli koledzy, muszę powiedzieć, ale nie że rozmawiałam z nimi, bo nie mam bardzo wielu kolegów ze stand ale obserwowałam sobie chłopaków, jak oni w ogóle reagują na bieżące rzeczy. I chyba, może z kimś rozmawiałam, ale nie pamiętam z kim może z tobą, ale nie, nie wojnę. że. Żeby to trochę wyabstrahować, żeby nie być tą osobą, która tak jeden do jednego mówi po prostu, jaki jest mój pogląd, że to ja jestem Agnieszkamatem i tak dalej, tylko żeby jeżeli chcesz się wypowiedzieć, albo coś ciebie boli, żeby to było trochę bardziej abstrakcyjne, o, tak. żeby, się, żeby się uchronić przed tym jednocześnie, żeby nigdy nie chować głowy w piasek, i jeżeli się dzieje coś złego, albo nie chcesz, wiesz. Y Jakichś krzyw krzywdzących treści, to żeby nie udawać, że to jest spoko, ale żeby jakby znaleźć taką abstrakcyjną trochę formę i się trochę tak. oddzielić. I mi się to udało zrobić. Ale żeby... zobacz, co się stało, poczekaj. Mhm. E Agnieszka wychodzi, fan, 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 zabawa, zabawa. Mhm. Moja komedia musi być dla z odpowiedzialnym narzędziem społecznej tutaj e, dyskusji, dyskursu nie, i. Bla bla bla. Zobacz, jak przeskoczyłaś mhm. od fanu do misyjności. Nie, nie masz wrażenia, że tutaj się to ten... Nie, tutaj e... trochę zawróciła, bo ja nie mam. Wiesz, to jest tak. Ja nie mam misji żadnej, że każdy mój bit teraz jest jakby. Kochani, powiem wam, bo myślę, że nie. Nie nikogo? Możliwe, że był taki. Czas, kiedy mi się wydawało, że to jest jednak takie trochę pastorski ten klimat i że ty musisz coś przemycić tam. Ja już nie mam takiej potrzeby, żeby przemycać. Czyli nie jesteś preacherem już teraz. Nie tak? jestem preacherem, bo też rozumiem, że ludzi w kurwia to jak ktoś im mówi, co mają robić. I, i, I teraz się w przydaje, bo już tak. nie musisz mówić ludziom, hej, zróbcie tak, tylko możesz powiedzieć jakiś ten, a ludzie se sami wstydzą. A, a ludzie mają mózgi i Dokładne. wrażliwość, i ja bardzo w to wierzę i uważam, że tak jest. No. Um, I ja muszę mieć mózg i wrażliwość też, żeby, wiesz, żeby nie czuć, że z jakiegoś powodu wiem więcej i tak dalej. Jeżeli dzieje się coś złego albo krzywd, jakby wiesz, tak samo jak y znowu kolejna jesień, a tym razem. Y, Popołudnia spędzasz stojąc pod siedzibą straży granicznej. I A, to jest już, oczywiście y, to jest oczywiście twoja decyzja, i to nie jest tak: poświęciłam życie, kochani. Jakby najbardziej nie chcę nigdy budować takiej legendy. To bardzo dużo ludzi o konkretnych imionach i nazwiskach poświęciło swoje życie, zdrowie, komfort psychiczny itd. Tak. Ja myślę, że ja protestowałam i tak w bardzo miejskim stylu pod tytułem A po proteście szliśmy na obiad. Na tyle, na ile mogłam, jakby byłam zaangażowana i jestem zaangażowana. to chodzi o, o tych uchodźców, pory. czy puszcze? Tak chodzi o U, osoby uchodźcze, uchodźcze tak, tak. które są, wiesz, jakby przyjechały w bardzo dziwnych okolicznościach do Polski i no, w dużym niebezpieczeństwie w puszczy. Um, ale no, to jest Twoja decyzja i ja nie wiem, jak to robić. Jest, możesz mi też odpowiedzieć, jeżeli masz ochotę o tym porozmawiać przez chwilę, bo wiesz, a Ty jesteś kolesiem i kolesiową od żartów. Tak. A tu po prostu kurwa płonie świat i twój tak. mały świat tak. i nie możesz po prostu udawać, że, możesz udawać, że tego nie ma, ale może być tak, że y, w lesie umierają ludzie, na terenie tak. Polski umierają ludzie, tak. a ty masz takie Tra, ta, ta, ta 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 kochani, ale kurwa hot dogi są zjebane. Jedliście tak, kiedyś tak. hot doga? Y, to był też trudny moment. Jak to robić po prostu? Ja mam, ja tak. Y... No... Jak ty powiedziałeś o tej interii, to ja miałem o tyle szczęście, że ja, ja na przykład jak wrzucałem, że jestem na proteście, tam właśnie czarnym, czy że, że tam chodziłem pod sądy i tam mm -hmm. wolne sądy i tak dalej. I wrzucałem, to tam mi tam jebało część ludzi, ale bardzo dużo ludzi mówiło, że super, więc jak wrzucasz swoje przestrzeni, to jest to trochę bezpieczniejsze niż ta interia. Ale jak przyszła ta cała pandemia i tak wszystko, to ja miałem takie właśnie to uczucie na początku co ty, że kurde dzieją się tak ważne rzeczy. Co, jak ja mam zareagować. Ja nie powinienem mm -hmm. siedzieć i właśnie tu robić to hot dogi pierdół, mm -hmm. ale wtedy się też kapnąłem, że okej, okay, ja mogę wyrazić swoją opinię i tak dalej, ale ja też jako człowiek potrzebowałem zamknąć się w kokoniku i obejrzeć Park and Recreation mm -hmm. i kurwa mieć chwilę od, od tego pożaru naokoło od, od, oddechu, nie? Że ja potrzebuję też jako człowiek psychicznego po prostu odpoczynku mm -hmm. I, i, i mi się wydawało e, że bawienie ludzi nie jest wtedy na zasadzie ja sobie nie zdaję sprawy z tego, co się dzieje naokoło, jestem mm. po prostu tańczącym klaunem e, przy płonącym budynku, tylko że ty też jako człowiek potrzebujesz e, czasami odskoczyć, mm -hmm. czasami potrzebujesz kurwa, żeby ktoś cię rozbawił, bo wszystko płonie naokoło i nie możesz cały czas, że dobra, słuchaj, jakby wiadomości płoną, wejdę na YouTube'a, e, kolejny filmik z wojny, wejdę mm -hmm. kurwa na Instagrama, relacje, kurde, z frontu, dobra, zobaczmy co u komika. Słuchajcie, się, na wojnie, kurwa, jest źle, i masz takie, ja pierdolę, czy nawet u typa, który powinien mnie bawić. Mm -hmm. Nie mogę znaleźć chwili od, 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 oddechu. I ja zacząłem w ten sposób o tym myśleć, że oczywiście wypowiem się e, ten y, y, pamiętam, jak wybucha wojna, i siedziałem nagrywałem, że jestem w Gorzowie, kurwa, mam na scenę, łeb mnie tak napierdalał, że nie wiedziałem, co, mm. co zrobić. Um, ale wyszliśmy na scenę wtedy z Łukaszem, i pamiętam, że ludzie do, ba, do baru po występie do nas podchodzili i mówili, że kurde to było potrzebne. To było, że, że, mm. że ta godzina. Odpoczynku psychicznego, bo i tak wracasz i to, będziesz skrolować, będziesz śledzić te wiadomości, będziesz się bombardować Twój mm -hmm. mózg i ile można się przeciążać. Więc. Yy... Rozumiem apel o, 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 o ten, o, o to, że ty też nie możesz być, wiesz, obojętna wobec tego, ale też bym się nie wrzucał, tak. że jesteś, kurde, spłonącym mieczem, wojownikiem, który musi za każdym, w każdym zdaniu mówić jak źle. jest. Wiem, jak jest źle. Tak, Masz tak, tysiące tak. miejsc, gdzie możesz sprawdzić, jak jest źle. Po będę, wiesz, kolejnym miejscem, gdzie ja znowu mówię, że oni wiedzą, że jest źle. Jak będą chcieli tak. przyjść, to jak ich pobawię, ale kurwa nie, nie muszę im przypominać w każdej sekundzie, że jest mhm. źle. Pójdę na protesty, wrzucę, będę relację, będę mówił, że się nie zgadzam, że queerowo mm. zajebiście, dawajcie ten, prawa równości jestem, ale jakby mm. bawmy się też trochę. Tak, i ja musiałam się tego nauczyć, bo ja po prostu, wiesz, bardzo prosta osoba, jeżeli chodzi o takie, wiesz, wyrażenie opinii, emocji i takiego, no jestem... Dobra, Tu kropka, jestem po prostu człowiekiem, <śla> ale i pierwszy raz, od kiedy prowadzę taką działalność też internetową, że to jest mój profil, który jest profilem publicznym, bardzo skromniutkim, zapraszam, znam każdą osobę, w sensie nie tak ale wiem, jak się nazywacie, bo jest tam po prostu dwa tysiące ludzi, no. e, którzy są aktywni i tam na różne rzeczy mi odpowiadają i to też wypełnia moje potrzeby. Nie wiem, jak to jest jakieś jest 50 tysięcy na przykład i co się wtedy dzieje, ile dostajesz wiadomości, um, ale cieszy mnie, jak są osoby, które regularnie się odzywają, piszą i tak dalej. Ale jednak, nawet jak to nie jest skromny i jest minimalny w perspektywie internetu, to jest to jakiś profil profesjonalny, więc muszę znaleźć jakiś sposób, jak się tam poruszać. I to też, wymaga... I to też był proces, więc w całej opcji... Więc fajnie, że o tym gadamy, bo bity bitami, Dajesz, ale, ale cała twoja wiesz, działalność też jest jakimś bitem, który też cały czas podlega... Jesteś na takim open micu, bo ciągle są nowe rzeczy. Tak. Kiedy prowadzisz jakąś działalność artystyczną i... To jest ciekawe też, właśnie. Kolejnym etapem był wybuch wojny i moim takim moim podstawowym hip-hopowym kru jest moja przyjaciółka i komiczka Marta Iweszkiewicz. I my z Martą bardzo się, jakby, wiesz, my działamy mocno warszawsko, my się bardzo wspieramy. Mam podobną wrażliwość, podobne, że nas jarają yy, yy, i piszemy sobie różne rzeczy. I my często występujemy w duecie. jakby w cały podcast koleżaneczki odśmienia się płakania. Yy. I ja miałam premierę nowego programu w 24 lutego. Marta Co ty już, gadasz? Tak. Marta już miała od kilku miesięcy swój program, była dziewczyna. Będziemy teraz jeszcze mieć ostatnie, ostatni raz grać te programy i będziemy je nagrywać. Ale to nie jest, że on był y na YouTube e 24 lutego. Nie, lutego. nie, nie. On po prostu, ja pierwszy raz cały mój nowy program Jesteś u Pani ostatni. Aha. Czyli jakby to jest w ogóle ta barburka, którą tutaj nagrywałam u Maćka, jest częścią tego programu też. I ja tak. mogłam sobie właśnie, będąc supportem Maćka, przećwiczyć rzeczy do Jesteś u pani. Tak. Y y I. I, I pierwszy raz jesteś u pani, ta oficjalna taka, wiesz, w tej całej po prostu choreografii stand-upowej, zapraszam na premierę, było 24 lutego. I my zdecydowałyśmy, wiesz, że nie odwołamy. Yy... I tam chyba wtedy częściowo, bo to jeszcze w ogóle potem się zaczęło, jeżeli chodzi w ogóle o takie życie komika, artysty, cała jakaś taka decyzja, jak przekazywać pieniądze i jak zrobić to mądrze, żeby się nie rzucać rejtanem i nie robić tak, każda złotówka przez najbliższe pół roku zostanie przekazana różnym organizacjom albo wysłana na Ukrainę, tak. bo też ludzie muszą z czegoś żyć, więc trudno jest oddać każdą garzę w 100%, ale my chyba wtedy żeśmy połowę tej kwoty przekazały, na którąś z organizacji to wszystko dopiero się zaczynało, więc w ogóle jakaś cała taka informacja, gdzie, komu i tak dalej, ale pamiętam, że wtedy w ogóle był taki klimat, że ludzie bardzo się chcieli spotkać, i tam w ogóle przyszło bardzo, to było też w Nowym Berlinie, twój brat nam zorganizował w ogóle okay. tę premierę, bardzo dziękuję Stefanowi. Przyszło bardzo dużo osób i w ogóle bardzo dobrze się ludzie bawili, to był wspaniały wieczór, zajebista publiczność i nie tak, że wszyscy sami przyjaciele, bo ci już nasi przyjaciele nie mają ochoty nas tak oglądać, no, po tylu latach no bo to już, już wyczerpałeś. Ym, yy, ale super publiczność. Bardzo reaktywna. Wydaje mi się, że te nasze programy są bardzo fajne, ale że to było jeszcze więcej reakcji, bo była taka potrzeba, żeby właśnie porozmawiać o czymś innym. Dokładnie. E, a żadna z rzeczy, wiesz, nie robiliśmy żartów z Ukrainy, albo nagle jakichś pisanych na prędce żartów z wojny. I w ogóle, jeżeli ktoś uważa, że to jest dobry pomysł, to don't do it, to, to nie jest dobry pomysł. <laughs> ja słyszałem o komikach yy... i bomby straszne. Yy... Ym, no więc y, cieszę się, że wtedy zagrałyśmy. No. Że za zagrałyście, nie że tak. nagrałyście. Nie, nie, Zagrały że zagrałyśmy się. wtedy i y, żeśmy tego nie odwołały po prostu. No, no, bo mi się wydaje, że właśnie o to chodzi, że to też czasami potrzebujesz takich odskoczeń. Słuchaj, bo e, zbieżamy już do brzegu, uh -huh. bo e, tutaj My mamy. Mam tyle barbórki. rzeczy do powiedzenia. Nie, mamy do 12 czas, niestety, uh -huh. ale. E, bo to tu sala jest potem zajęta. Uh -huh. Może um, naprawdę długo gadamy. Już gadamy półtorej tak. godziny. E, I słuchaj, e, co puścimy z barburki nie będzie? Coś, jakiś fajny kawałek, coś chcemy pokazać, e, jak to wygląda w tym momencie, czy te? Tak? Słuchaj, ja powiem ci tak, że. Um... Hmm, e, e, tak, to już e, e, do brzegu do brzegu. Ja, e, tak, chciałam tak powiedzieć w ramach ciekawostki, bo takie już będzie gruba moich fanów i mój klub, to będą takie o ciekawostki, wiecie, wiecie, że barburki nie będzie to. To jest w ogóle taki materiał złożony z tekstów, które ja opowiadałam też w jakichś ostatnich trzech latach, i czasami z okazji jakiejś specjalnej, bo jeszcze właśnie tylko to chciałam powiedzieć, czasami ktoś mnie zapraszał na specjalną okazję, na przykład. Stenda Polska ma dziesiąte urodziny i jest gala dla Jurka Owsiaka. Tak, tamten. żeśmy zrobili na WOŚP występ na dziesiąte urodziny. Ja jeszcze urodziny tego swoje. nie wiem, tak. że jak masz coś takiego i tam występował jakiś miliard osób, to masz przygotować swój materiał Żyletę. Najlepsze. A ja mam takie, nie, no zostałam zaproszona na urodziny, to ja coś napiszę o Stenda Polska. Oczywiście w ostatniej <laughs> to jest chwili. Słudziackie, nie? Ale. Ja byłam. Takie, ja byłam Antyk. Ja byłam w takim szoku, że ludzie opowiadają stare materiały. Ja myślałam, że wszyscy będą tak wspominali w ogóle, że jakieś zdjęcia wasze będą stare. Ja miałam Nie. zupełnie inne wyobrażenie tego wydarzenia. I. To nie było śmieszne, co powiedziałam, ale ja się starałam bardzo po prostu, wiesz, i, ale, i więc ja parę miałam takich y, sytuacji, że ja zostałam na coś zaproszona i, i chciałam coś nowego przynieść, ale z tych, powiedzmy, no, więc ja wtedy przetestowałam materiał po raz pierwszy, przed, tam było dużo, to była największa scena, na której występowałam. Dwa tysiące ludzi. I wtedy, jak tam powiedziałam Bartkowi Walosowi, ona tak na mnie spojrzał, takie, aha, jakby... I on nigdy tego nie mówiłaś. a ja No nie, to przecież ja powiem to dzisiaj, więc yy, mm, tak. Yy, ale to chciałam powiedzieć: po prostu jest to zbiór różnych materiałów, które faktycznie zostałyby wcześniej przetestowane w jakichś okolicznościach, specjalne wydarzenie, urodziny, trzeba coś powiedzieć, jakieś tam wiesz. Yy, I takie, które nigdy nie trafiły do żadnego programu, ale tak. Lubiłam te bity, i one po prostu mi się złożyły w taką supportową akcję dla. w sensie ak akcję dla Maćka, bo potrzebuję wsparcia i supportu. Tak, w um, support dla Maćka. Tak, i też występy w Comedy Central. Właśnie to chciałam powiedzieć. Do Powiedz tego, jeszcze tak. Comedy Central. Co, bo ty mi napisałeś dzisiaj, czyli wieczorem, wczoraj czy w, wczoraj, że do Comedy Central, jak się przygotowałeś, to mi łeb rozwaliła, miałam takie, co ty gadasz? No to ja miałam tak, że skoro już napisałam. Te, ja pisałam nowe teksty dla Comedy Central. I dla mnie było tak dobrze, mam to napisane, co z tym występuje, i ja nigdy nie przećwiczyłam żadnego z tych tekstów wcześniej. To jest dla mnie tak rozpierdalające. I nie uważałam, że tak trzeba. Ale miałam tak, ja już, ja, bo ja w ogóle miałam poczucie, że już wykonałam tyle pracy, żeby to napisać na kartce, porządnie, za kapitami, że ja jestem przygotowana. Bardzo, no powiem, że to taka mm, no, niebezpieczna gra. Ale nie, no. ale nie stało się nic złego tam po prostu. No, no nie, no, no, no nie dzieje się nic złego, ale ja, ja mam takie wrażenie, że kurde, jeżeli idziesz do telewizji czy gdzieś, to masz takie, to jest twoja szansa, żeby się pokazać, to jest jakby daj, daj najlepsze, żeby ludzie ci zobaczyli, o, fajny gościu, czy tam gościu Tak, ja poczucie, ale przygotowałam się, napisałam w tekst śmieszny yy, i to jest najlepsze, co co mamy. <śla> To jest dla mnie tak niesamowite, ale jeszcze mówiłaś, co ci może się powiedzieć, to, to jest też ciekawe. Co, tak, bo ja Jankowi dzisiaj rano właśnie o tym, że y, idę do ciebie i na czym polega twój. Y podcast i że potrzebne ci były moje nagrane, takie pierwsze bity Ta, open I, że, czy i, ja, i open mike i że ja szukałam tego, ale że tego nie ma No Janek też mnie zna, Janek rzeczywiście jest w porządku w ogóle, jest partnerem, przyjacielem i takim kumplem, że on chodzi na te wszystkie wydarzenia i ogląda te rzeczy po wiele razy w ogóle. No. Ja nie wiem, czy by mi się chciało tyle razy oglądać. I mm, ja mówię, no stare, ale ja w ogóle zdałam sobie sprawę z tego tak realnie, że ja nie mam takich nagrań. I, że ja nie, i, on, i on wtedy też tak mi mówił, dopiero, ty tego nigdy nie nagrywasz? Ja mówię, no, no, no nie, no i nagrywasz to kiedyś nie nagrywałam tego nigdy. I tak po prostu, wiesz, zaspałem rano, on nam sobie moje zęby i tak myśli i mówi... To jak ty chcesz w ogóle, żeby twoje programy były lepsze? Jak chcesz nad nimi pracować? Ja mam takie kurwa, nie wiem. Nie wiem, i te programantka musi się nad tym zastanowić. No. Ale to jest super, wiesz co? Podoba mi się, to będzie idealny wniosek. Nie puścimy twojej barburki. Mhm. Zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie. Barburki nie będzie, Agnieszka Matan. E, ale uważam... Ale I co, jest dobre zakończenie. Jest dobre zakończenie. Jest, ale, jest oczywiście, ale oczywiście co też chciałam, tylko muszę to powiedzieć, ponieważ to było nagranie. Ostatni występ Maćka ze syndromem sztokholmskim. Tak. W dużym miejscu, tam było bardzo dużo ludzi. Cała jego rodzina i tak. tak dalej. Ja postanowiłam na ten support przygotować też coś nowego. <grym> I musiałam to wyciąć, <grym> bo to kompletnie się nie nadawało. Bo takie, jakieś, takie chciałam... Chciałam takie... Mm, Yy, wiesz, jestem sentymentalna i chciałam takie wspomnienia z trasy z Maćkiem yy, I tak coś o jego babci zaczęłam opowiadać, co kompletnie nie weszło, bo jego babcia też yy, jakby, jakby pozdrawiam, babcie Maćka yy, nie chciała uczestniczyć w tej wymianie zdań, więc tam po prostu jakoś przykwasiłam srogo. Yy, czy musi jeszcze kwasić, yy, no, nie, ale, ale, ale już jakby absolutnie wiedziałam, że wiesz. Yy, no nie nadaje się do, to, do tego, żeby, żeby to było w Barburce. Zresztą i tak mam długi rozpęd, bo ja mam takie Witajcie kochani, jestem sentymentalna Agniesia.pl <grym> Więc <grym niektórzy <grym mi piszą ludzie No nie, nie wytrzymałem tego początku. Więc jest strasznie dużo oczekiwania, że tam wchodzisz Może takie 5 sekund, kurwa, czy słyszycie mnie? Jedziemy. A ja mam takie, witam na spotkaniu ze mną. I z, z, z ludźmi i z, i z, spotkanie z uśmiechem, kurwa, tak się chyba nazwie. Ale więc ale teraz kończę, jesteś u pani i chcę zapowiedzieć, jaki chciałabym program. Bo teraz kończę 35 lat i mogę w takim razie startować w wyborach prezydenckich, więc mój program będzie się nazywał Program Wyborczy, ale jeszcze nie wiem, co tam powiem. Ale coś wymyślę. Ale to, to ostatnie pytanie. E, tak mi zainspirowało tak mm -hmm. to, co teraz mówiłaś. Bo, że jesteś wrzucona na kanał Stand Up, stand -up Polska i trafiasz do publiczności stricte stand upowej, tak. która oczekuje właśnie tego, co powiedziałeś, że 5 sekund, babuka, kuh, jedziemy, mm -hmm. nie? Czy dla osób, które uprawiają, nie chcę tego nazywać alternatywna komedia, ale taką inny mm -hmm. vibe ma ta komedia, czy nie jest lepsze, żeby znaleźć sobie przestrzeń, która ludzie, którzy będą e, chcieć to, i, 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 i bawiło ich to, Aha. a nie będą oczekiwać tego ba, 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 wiesz, tego szybkiego, yy, intensywnego. Wiesz, co pewnie tak. Natomiast to był duży prezent. On, yy, wiesz, ja jestem w ogóle z serii hashtag Instagramerka wdzięczność. Ja w ogóle zawsze się staram być bardzo wdzięczna. Bless. Jak mnie ktoś na coś zaprasza, o ile to nie wiem, jest nie wiem, spotkanie lato z korwinem. Um, jestem wdzięczna, biorę udział w różnych rzeczach i bardzo dziękuję za różne możliwości, bo y, tam jest miliard osób w perspektywie na przykład mojego kanału i moich zasięgów, no. i dzięki temu dużo osób miało okazję to obejrzeć i w ogóle tam jest bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Okay, czyli Ok, są część negatywne, a poza tym. Ja nie mam ochoty być tylko w swoim bardzo bezpiecznym, jakimś małym domku, no, no bo też chcę się uczyć. Mnie to interesuje. Ja bardzo kocham stand-up, ja to bardzo lubię robić. Ja jeszcze nie mam tego prawdziwego planu, co ja chcę zrobić ze swoim życiem. Nie wiem, cały czas jestem na krze, dryfuję. Niech mi ktoś powie, ale muszę sama zdecydować o tym w tym momencie. Albo jutro, albo za tydzień, albo za 100 lat, ale do czterdziestki mam tak. Chciałabym, chciałabym ogarnąć, co ja chcę robić do 40, więc daję sobie 5 lat jeszcze. Mm, yy, ale chodzi mi po prostu o to, że ja dzięki temu mogę się skonfrontować z w ogóle różnymi opiniami, i te mhm. opinie nie są okropne. I zajebiste jest, że ktoś mówi, nie podoba mi się, to jest nudne, bo. Bo to nie jest jeb się lewacka, kurwo. To jest informacja od kogoś, to jest nudne. I ja mogę się na to obrazić i powiedzieć: Wiesz, co, ty jesteś nudny, kurwa, wypierdalej. Albo powiedzieć: Kurde. A może to jest trochę nudne. Może nie całkowicie, ale może można zrobić tak, żeby to było ciekawsze i mam na super. to ochotę po prostu pod tym względem. To mnie bardzo interesuje, więc to był dla mnie super prezent, że to na kanale Stenda Polska było, a nie na innym. Bo na tym innym myślę, że. Pies z kulawą nogą pewnie by tego nie obejrzał i musiałabym wszystkich strasznie błagać, a tam jednak jest trochę Masz towarzystwa. Masz tysięcy wyświetleń. Jezu, no to jest bardzo duże miasto. To jest duże miasto, duże tak. Duże miasto się spotkało i, yy, no i na wielkim telebimie spędziło ze mną 10 minut. No. To jest Nawet 15 tam jest, tak, tak. To jest. Albo 15. To jest bardzo yy, duży prezent. No. no dobra, to teraz już naprawdę ostatnie pytanie. A jak wyjeżdżałaś? Właśnie, powiedziałeś, że nie chcesz być w swoim bąbelku, nie chcesz ten, mm. a jak wyjeżdżałaś pierwszy raz z halotaksji czy ze swoimi programami mm. poza resort? Jakie, jak, jak, czy miałaś jakieś zderzenie z rzeczywistością? W, sensie, w cudzysłowie rzeczywistością, tak. bo um, publiczność jest różna w różnych miejscach mm -hmm. w Polsce i jestem ciekaw, jak miałaś e, ten zderzenie Bucze, z. Ja miałam super farta, ja miałam same dobre w ogóle super. doświadczenia. Y, z, w ogóle wszystkie doświadczenia, które były takie. Jesteśmy w dziwnej piwniczce, to w ogóle zawsze było super. Okay. Zawsze było super. Jak u Bartka we Wrocławiu jak tam w jakieś tam organizowały... jakieś rzeczy sceny tak, w tej nietocie czy nie nie, to nie. nie tocie jest super. Mam kilka takich wspomnień, że naprawdę masz takie. Kochani, ja teraz rozpierdoliłam system i yy, to jest też w ogóle ciekawe, bo rozpierdoliłam system, kończy się to. Idziesz do domu, no jakby nic, chyba że wiesz, no trafisz na ludzi, ale do, do, to jest trochę moje marzenie, więc jeżeli kiedyś się spotkamy, to proszę, niech ktoś co zrobił, bo to nigdy mi się nie wydarzyło, ale też dlatego, że ja nie jeżdżę, albo jak jeździłam z Maćkiem, tośmy wracali też do domu, no nie było tak, że zostawaliśmy tam na trzy dni i chlaliśmy z, z fanami, ale chciałam tak po występie zostać z ludźmi, żeby ci ludzie jak mówili, tam... Wódka dla ciebie no ty nic, nic tego kurwa nigdy nie zapląłem. Wszyscy szli do domu, a ja poszłam sama na kebab i poszłam spać. No po moim wielkim sukcesie wrocławskim. A w jaki dzień występowałaś tygodnie? W jakimś czwartek czy. No to do tego. Tak? W piątek występujesz, to od razu pójdziesz od razu z nimi w melarz. Chciałabym jest aż mieć ciężko, nie. na nie. na liście mój wishlist, jakby yy, bania z ludźmi w jakimś mieście po prostu. Yy, ale, yy, Ale mam takie wspomnienie, że. I halotaksji nie weszło, ale też w związku z tym nic się nie bo też w ogóle yy, na koniec końców, ja przez te lata odkryłam, jaka ile trzeba się napracować, żeby to było dobre. I że po prostu dobrze jest mieć trochę takiej bezczelności albo niewiedzy, bo to też trochę tak jak w grze w kręgle. Nie wiesz, na czym to polega, masz kulę, kurwa. I za pierwszym razem ludzie zazwyczaj zbijają wszystko, mhm. a potem tu zaczyna mówić: Nie, nam trzymaj palce, ugnij nogi, masz takie spierdala, już się nie bawię. Tak, Rzucam dwoma rękami. Rzucam dwoma rękami i w ogóle super. Yy. I ja mam bardzo coraz większy szacunek, jeżeli chodzi w ogóle o samą formę do, do stand-upu i taki więcej pokory w ogóle do tego. Um, to jest jedna rzecz, a druga, y, i przypomnij sobie Agnieszka, bo to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Mam więcej pokory. I lepszą pamięć. A, już wiem, i lepszą pamięć i właśnie coraz gorszą. Coraz jakby, starzeje się moje komórki. Mm, Te dużo rolek oglądam na Instagramie po prostu, gdy <śpiewanie> tylko najchętniej będę tańczyła w rytm i ten. Y, o Jezu, muszę to powiedzieć. Mogę powiedzieć i przepraszam dygresję, tylko dawaj, chcę dawaj. że. Znalaz nagle w rolkach jej TikTokowych pojawiła się moja pierwsza terapeutka, a z terapeutami zawsze jest tak, że jest w ogóle dystans, i teraz, oczywiście, są podcasty, i nagle masz tych ludzi trochę bardziej. Ale także, ja nigdy tej pani nie oglądałam nigdzie, nie byliśmy koleżankami na Instagramie, a teraz na TikToku ona jest w, mojej, w moim algorytmie. I dopiero weszłam do algorytmu psychoterapeutów i tę kobietę, która jakby dziękuję za jej pomoc wiele lat temu, yy, widzę jak ta poważna pani, zawsze była taka: No, pani Agnieszko, mm, to nie pani ta z tym pomyśli, to nagle widzę, jak pani Adriana ma takie przy muzyczce pięć powodów yy, albo pięć symptomów traumy. Coś tam, coś tam, jesteś fajny kar, <laughs> i tak dalej. I to nie. wszystko 20 dziedziny ja pierdolę. No ale cieszę się, fajne materiały pozdrawiam, tak. ale to, co chcę powiedzieć. Tak, drugi powód. To, to, no, to, to jest ważna rzecz, że też dzięki Impro, myślę, ja mam bardzo silne poczucie. Mam, i takie są dwa wilki, że ja bardzo chcę z szacunkiem podejść do publiczności i nie odpierdolić tak. niczego się przygotować, jeżeli ludzie kupili bilety. I nawet całe poświęcenie to było wyjście z domu na mnie, to ja chcę być przygotowana i nie chcę nikogo szukać, ale mam też bardzo dużą świadomość, że to nie ma żadnego znaczenia. Co się wydarzy, jeżeli ten występ nie pójdzie? No nic Najwyżej dobra. ktoś wróci do domu i powie: Chujowa baba. No. Nie zdarzyło się, że po występie ktoś mi napisał: Słuchaj, Stara, byłem na twoim występie, no gówno z dupy w ogóle weź zabij, no nie? Nie jest, nie jest taki to poziom w ogóle. A na, I powiedzmy, nawet to się wydarzy, będzie mi takie Jezu, co się dzieje z ludźmi, ale to nie ma dla nikogo, że jakby to, to ma znaczenie tu i teraz. Ktoś chce, może coś zapamięta, kogoś coś rozśmieszy, ale oprócz tego to nie jest takie ważne. Więc też, żeby tym tak się, może dlatego ja tego tak nie nagrywam intensywnie, nie analizuję, daję sobie taką przestrzeń na wolność twórczą i taką spontaniczność. Żeby też nie przesadzić, bo boję się trochę takiego efektu i takiej paranoi, bo jest pewnie taka cienka granica, to ty pewnie wiesz najlepiej, albo nie wiesz, yy, między profesjonalizmem a jakąś, jakimś natręctwem. i dla mnie takim przykładem zupełnie z innej bajki jest: chodźmy na obiad. Kiedyś byśmy. Zaraz uwaga, bardzo tutaj abstrakcyjna ten, kiedyś byśmy po prostu zrobili, jesteśmy w pocku, chodźmy na obiad. Kiedyś byśmy może po prostu poszli se płockiem i stwierdzili, dobra, to wygląda nie najgorzej, wejdźmy tutaj, a teraz wszyscy ludzie muszą sprawdzić na każdym możliwy miejscu z gwiazdkami, czy na pewno to jest 4 czy 4,5, i potem 7 godzin razem z ludźmi, jak jestem na wakacjach, szukamy idealnego miejsca na doświadczenie obiadowe. I ja już mam tak, że zaraz umrę, zjem serenkę, Już mi się nie chce się obowiązku. Mam to w dupie, nie chcę tego przeżywać i nie chcę mieć tej presji, czy na pewno to, co zjadłam, było najlepsze. To jest tylko jedzenie. Więc y, to jest aż stand-up, to jest tylko stand up. Żeby też nie, y, szukam cały czas formy, jak to robić profesjonalnie, ale żeby się nie wkręcić za bardzo w to, czy jak powiedziałam dwa słowa więcej, to wyszło bardziej czy mniej. Aha. Bo y, stanę się robotem chyba takim po prostu, no. Nie wiem, Ja, ja uważam, troszkę. to jest tak jakbyś. Ee, ja uważam, że profesjonalizm jest strasznie trudny, i to jest mm. tak, jakbyś powiedziała mi. Ja nie, nie zaczynam grać w piłkę, bo się boję, że skończę w premiership. Bo jakby zacznę grać A, i to kurwa. Nie, to jest takie. To jest tak kurwa trudne. Wytrzymanie no. tego, żeby to było tak systematyczne, no i wkręcenie się, i utrzymanie tego, od, odsłuchiwanie, poświęcenie Bardzo. na to. Więc to jest takie dla mnie takie. Nie, nie kupuję tego. Ja, czy przynajmniej ja, ja, tego nie kupuję, ja mam Jezu, takie... Am, zrobiłeś teraz taką minę jak twój brat? No Mamy dużo podobnych ja I się śmiejemy tak samo. Ze Stefanem... Chod, jakby, pozalecam Stefana, świetnym trenerem yy, różnych sztuk walki tak, i on mój tak taj. robi taką minę, kiedy ja mówię, że ja zajebiście uderzyłam. No. I on ma takie... Zrobiłeś taką samą minę, najgorsza. Nie, to nie jest ściema. W sensie, na pewno jest tak, że ja nie mam takiej gotowości na taką ciężką pracę pod no. tym względem. Bo nie odpowiedziałam sobie na pytanie, co jest to, jakby jestem na krze, a tu piszę scenariusze, a tu no, zrobię coś tam, a tu no, no. zrobię impro, a tutaj coś tam. I musisz o wiele więcej czasu i pracy poświęcić. I ja y, szukam odpowiedzi, muszę ją znaleźć, w sensie muszę, albo nie muszę jej znaleźć. Jeżeli mam mieć jakieś oczekiwania do rzeczywistości stand-upowej, to muszę sobie odpowiedzieć. Nie wiem jeszcze. Okay, nie rozumiem. wiem jeszcze, czy ja po prostu nie chcę się tak bujać dalej, po prostu dla wesoło, zabawy, dla zabawy. Czy ja bym chciała pocisnąć? Mam też ego i pewne jakby marzenia już związane z tym, więc może warto byłoby chociaż raz spróbować zrobić to profesjonalnie. A jak nie wyjdzie, no to będę to tylko dla zabawy. Zobaczymy. To jest e, super podsumowanie. Zapraszam serdecznie na występy Agnieszki. Matan, z programem teraz. Jeszcze jesteś u pani. Jeszcze więc jesteś u Można pani. śledzić na moich gorących social mediach. Będzie nagranie, będą ostatnie występy w Warszawie. Mhm. No, w, w Polsce. Kiedyś, wkrótce, kiedyś, tak, Polska, w następnym. Ten, a potem Anglia, a potem... Yy, jak ja zaczęłam marzyć o Polsce, to już widzę, że wszyscy ludzie, których znam, jeżdżą już do Ameryki i do Anglii i do Norwegii i do wszystkich miejsc. Do nowych. Irlandii, tak. Uh -huh. No dobra, może kiedyś to się uda, może <laughs> będę w jakimś irlandzkim miasteczku, no. Dziękuję bardzo Agnieszce, dziękuję bardzo wam. E, no więc... Jak widzicie, chyba clue tego całego spotkania to jest niewiedza, jest błogosławieństwem. No bo Agnieszka kompletnie nieświadoma, jak się. Jakie, właśnie pytanie: czy są takie zasady i czy to powinno się według nich iść? Znaczy, statystycznie, jakby miał powiedzieć, no to faktycznie większość ludzi, jakby próbowała wyjść na godzinę i gadać do ludzi, to im to nie wyjdzie. Ale Agnieszka nie wiedziała, że się tak się nie robi, i wyszła, i to jej wyszło. Więc y, niewiedza jest błogosławieństwem. Napisała cały program pierwszy. I odniosła z nim sukces. To też jest w ogóle bardzo małej ilości ludzi się to udaje, więc gratuluję jej niezwykle. Więc, jeżeli nie macie pojęcia, na czym polega stand-up, to róbcie i efekty mogą być równie tragiczne, co niesamowite, ale wybór należy do świata. Agnieszka też wspomniała o tym, jak ona na luzie sobie. Przyszła pogadać, i to czuć w jej materiale, że ona się nie stresuje, że A teraz powinna być pojęta, O Jezu, też powinien być śmiech. Już co mówiłem w czasie tutaj spotkania naszego, że to daje ogromny jej luz i takie poczucie spokoju na tej scenie, że po prostu. Sobie przyszedłeś na spotkanie z kimś, kto się nie stresuje, bo jednak, ja pamiętam, kiedyś mi to powiedział nauczyciel impro w Stanach, Jason Schotz. Bardzo polecam tego nauczyciela, że publiczność jest jak pies. Oni czują twoje napięcie, czują, czy ty się stresujesz, czują, czy jesteś szczęśliwy. Jest jakaś taka no, na innym poziomie odbierana też twoja komedia, więc czy występ, jakikolwiek on jest, że nie tylko. Czy żarty masz w odpowiednim momencie, ale też czy ty się stresujesz w tych punktach, kiedy tych żartów nie ma, w tych przejściach między tekstem, czy w pauzach, czy gdziekolwiek jesteś. Więc polecam, nie stresowanie się. Ja jeszcze tego nie umiem, ale polecam się nie stresować. Dobry tytuł jest też bardzo ważny. Agnieszka nieświadomie, kompletnie mam wrażenie, to, to, to jej się udało, że Halo taxi, bilans 30-latki i nagle wszyscy ludzie zaczęli walić drzwiami, oknami, mimo że Agnieszka absolutnie nie miała żadnego filmiku w sieci, nie miała żadnego usankcjonowanego jakiegoś tam bytu w internecie, który by uzasadniał taką ilość ludzi na widowni, a tu nagle dobry tytuł przyciągnął dużo ludzi, więc polecam pomyśleć nad dobrym tytułem swojego programu. Rozmawialiśmy też z Agnieszką o ciężarze emocjonalnym, co dla mnie było w sumie yy, odkryciem ostatnich dwóch lat. Co, co zabrzmi absurdalnie, ale naprawdę, jak możesz za, za duży ciężar na ludzi położyć? Możesz za ciężkie żarty, za ciężkie tematycznie, za. Nie wiem, treść albo słowa używane do opisu tego, o czym ty chcesz powiedzieć, nagle po prostu nakrywają wszystko, co Ty chcesz dalej pójść. Możesz się wkopać w taki dół, z którego ciężej się potem będzie wydostać. Więc um, uważajcie na ciężar żartów, jak piszecie, czy one. Jeżeli oczywiście poruszacie się w ciężkich żartach, jeżeli nie, jeżeli piszecie o jakichś lekkich spokojnych rzeczach, no to. Nie mamy w ogóle o czym rozmawiać, ale ja często skręcam w takie rzeczy, że ja zauważyłem, że jak piszę na testach czy na jakichś open micach, albo przynajmniej na kartce na początku, to wchodzę w tak ciężkie rzeczy, że potem mam takie Jezus, Maria, to trzeba wszystko i wyciągnąć, jakoś zelżyć, coś, coś, coś dodać pozytywnego w tym wszystkim, więc siedzę i po prostu ja sobie dorzucam absurdalne rzeczy, dorzucam do tego jakieś takie lżejsze porównania, zamieniam słowa, zamieniam metafory, bo po prostu ciężar. Za bardzo tutaj może dołować Twój tekst i nie pozwalać innym śmiesznym rzeczom wybrzmieć dobrze. No i słuchajcie, dziękuję serdecznie Agnieszce i zapraszam na jej występy. Agnieszka Matan możecie znaleźć najczęściej w Warszawie z jej nowym programem. Ja cały czas będę jeździł z życiem od marca znowu, aż zakończę niedługo ten program i będę z kolejnym już jeździł, więc oglądajcie stand-upy, chodźcie na żywo. Ten, dużo lepiej się odbiera komedię jednak w klubie niż przed ekranem. I pozdrawiam, mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze i ściskam.